Dobry wieczór, Zbyszko Patyk, witam Państwa serdecznie. Zapraszam do udziału aktywnego w moim programie. Zaczynam jak zawsze i to tradycyjnie, stało się już taką tradycją, od określonego rytuału, określonej pudży przywołania energii dzisiejszego dnia. Om devata nam rishinam cha guru kanaka sanim bam vaidya bhutam trilokasham tam namani brihaspatim. Om devata nam rishinam cha guru kanaka sanim bam vaidya bhutam trilokasham tam namani brihaspatim. Om devata nam rishinam cha guru kanaka sanim bam vaidya bhutam trilokasham tam namani brihaspatim. To jest oczyszczające światło, wzmacniające dzisiejszą energię. Błogosławieństwo tego dnia, kiedy spłynie na człowieka, jest to siła przeogromnej mocy Jowisza, jego mądrości, jego ochrony, jego obrony. Zatem zawsze, każdy dzień stosuję takie właśnie remedia, drodzy moi, przywołując tę energię. Przywołałem tę energię w postaci takiej wspaniałej melorecytacji, która w wolnym tłumaczeniu przywołuje właśnie tę energię Jowisza, nazywając go tym, który posiada ogromną wiedzę, tym, który błogosławi tą wiedzą. Wiedzą na wszystkich możliwych poziomach fizycznym, duchowym. Więc ta energia dzisiaj będzie nam towarzyszyć, będzie towarzyszyła mądrość tego dnia. Ten dzień jest właśnie dlatego zawsze dla mnie, przeze mnie bardzo, bardzo lubiany, ponieważ bardzo dużo przynosi takiej pozytywnej, dobrej energii. I zachęcam Was, drodzy moi, do tego, abyście dzisiaj w programie właśnie dzielili się ze mną mądrością, dzielili się ze mną swoimi również problemami. Będziemy je rozwiązywać właśnie w takim bardzo aspekcie odbieranym jako dobro, miłość i wsparcie. Uwolnienie od wszelkiego cierpienia i bólu. Temu służyć ma ten program. Taki jest jego cel, takie są jego ramy programowe, żeby Państwu przede wszystkim pomagać. Dlatego zachęcam do tego, abyście dzwonili, żebyście pisali, żeby ten dzisiejszy program był mocny, interaktywny. Zbliżamy się do końca miesiąca, więc również wybierajcie, moi drodzy, taką posługę dla Was, jaką jest misja ceremonii ognia. Ceremonia ognia 73212. To jest numer stały dla tej ceremonii, abyście mogli skorzystać z jej mocy. Dzisiaj również wspaniały rytuał dla Was poczynię, moi drodzy Państwo, błogosławieństwo Śri Jantrą, tą królewską Jantrą, również Jantrą Jowisza, nazywaną, ponieważ ona przywołuje tą energię mądrości. Trzeba z niej korzystać. Świat staje się taki, jaki się staje. Nas to raczej nie dotyczy. Mówię tutaj o osobach duchowną osobę to mam na myśli te osoby, które żyją w duchu, które są w głównej swojej mierze nastawione na doświadczenia duchowe, mniej w sferze materialnej się odnoszące dla ich pożytku. Dlatego też właśnie patrząc w etymologię słowa, jest to osoba, która jest osobą, która wybiera stan duchowny z własnej woli. I tutaj nie ma to żadnych kryteriów, ani żadnego odniesienia do stanów kapłańskich, czy stanów jakichkolwiek religii tego świata. Mówimy tutaj o duchowości z ramienia naszych potrzeb, naszej wewnętrznej takiej pobudki, którą jest to, że zrodzeni jesteśmy z ducha. Więc, kochani, zapraszam, bądźcie dzisiaj aktywni, bądźcie dzisiaj dynamiczni w swoich również i telefonach, i spotkaniach ze mną. I zapraszam szczególnie te osoby, które już wczoraj brały udział w programie przez swoje zgłoszenie się i potrzeby. No i widzę, że już docierają w pierwszych minutach, docierają już SMS-y do mnie, więc też i czekam na Wasze telefony, moi drodzy. Ponieważ Jowisz jest tym kreatorem, mówię tutaj o tej numerologii wedyjskiej, którą stosuję od wielu, wielu lat, jest tym kreatorem wiedzy, jest tym, który pobudza, który aktywnia. I niewątpliwie, drodzy Państwo, przez wiele, wiele lat moich również doświadczeń, nie tylko zawodowych, ale tych właśnie skupionych zainteresowań wokół
rozwoju duchowego, wokół nauczania jako nauczyciel duchowy. Rozpoznaję bardzo wiele takich przestrzeni, które nazywamy mocą oddziaływania planet. Starożytne księgi bardzo tak jasno i klarownie nam przedstawiają planety jako nie tak naprawdę jakiś okruch w przenośni mówiąc w kosmosie, chociaż można tak określić, że Jowisz to jest taki okruszek, który swoją masą całkowitą zmieści w sobie cały układ słoneczny, zatem jest to ogromna planeta przy ogromnym wpływie. I teraz zgodnie z tymi naukami gości od 2012 do 2042 roku gości, tak się właśnie określa, z wielkim szacunkiem gości ze swoją energią i dynamiką na Ziemi. Z tego też powodu ma przeogromny wpływ na ludzkie zachowania, na ludzki byt, na rozwój, na cały charakter oddziaływania. I wielu poszukiwaczy już odnalazło również to, że wielkie cywilizacje tego świata w największym swoim rozkwicie były właśnie wielkiej propinacji, wielkiej dynamice rozwoju pod wpływem Jowisza. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to pogląd zdecydowanie starożytny, być może mocno odmienny również też od astrologii zachodniej, zatem wskazujący troszeczkę inne obszary. I tutaj nie chodzi o ten wpływ taki typowo astrologiczny, ale głównie o wpływ energetyczny. Ta energetyka niewątpliwie ma przeogromny zasób mocy i oddziaływania na ludzkie charaktery, na strukturę osobowości, prowadząc w szczególności w określonych wydarzeniach, tak ja nazywam, podświadomych. Ponieważ żyjemy również w erze ognia, w dynamice ery ognia, czyli kończącej się ponad 5000 lat trwającej jugi, czyli okresu, który w starożytności jest nazywany właśnie jugą czasu, okresem czasu, gdzie przechodzimy w satwiczny okres, zwany również okresem ognia. Na tym czasie, na ten czas wyróżniony, przygotowywać. Ponieważ podnosi się, i to wszyscy są już do tego mocno zgodni, patrzący w ten obszar duchowego rozwoju człowieka, jesteśmy już w bardzo podwyższonych wibracjach. Czyli ludzkość już zmienia tak naprawdę strukturę swojej, nie tylko osobowości, ale swoich zaangażowań, potrzeb i przede wszystkim strukturę swojego ciała. Nasze ciało fizyczne, duchowe musi być również przygotowane na ten czas zmian, dlatego też i w ten subtelny, aczkolwiek dla wielu osób bardzo charakterystycznie już odczuwany czas przechodzimy. Dlatego, moi drodzy, należy również się do tego przygotowywać. Jak mówią księgi, a może nie będę do końca cytował, jak mówią, użyję jak zawsze delikatniejszego sformułowania, czyli niemądrzy ci, którzy, bo tłumaczenia są zresztą bardzo zawsze dosadne, niemądrzy ci, którzy nie wyczekują tego czasu. Więc ważne jest to, bo tutaj chodzi o tę inteligencję duchową, o ten rozwój duchowy i o ten charakterystyczny proces, który się w człowieku odbywa. Wiele osób właściwie to nie dotyczy, nie obchodzi, ale ja jestem pełen wiary, że te osoby, które tutaj są widzami, są słuchaczami telewizji SOTV, jak również są tymi, którzy razem ze mną idą drogą duchowego rozwoju, duchowych działań, którzy uczestniczą podczas moich programów telewizyjnych, czy może podczas moich programów internetowych, Tylko Świadomość i wielu, wielu innych. To są to osoby, które wspólnie ze mną kroczą drogą duchowego rozwoju. Niewątpliwie jest to bardzo dobra droga, droga, która prowadzi tak naprawdę do wewnętrznego spokoju, do ukojenia, do wewnętrznej takiej duchowej szczęśliwości. Tego szczęścia, które jest każdemu z nas potrzebne. Każdego człowieka dotykają cierpienie, choroby i wiele, wiele jeszcze
innych przykrych okoliczności życia, bo z tego się właśnie składa życie. Życie składa się, moi drodzy, z cierpienia. I ważne jest to, żeby to cierpienie nie stało się, powiedziałbym, gehenną życiową, ale żeby było przede wszystkim czymś, co nas poucza, czymś, co nas wprowadza w określony stan i nastrój zrozumienia. Dlatego też bardzo ważny, zwróćcie, moi drodzy Państwo, uwagę, powiedziałem, jakby przepowiedziałem tą intencję planet, zwróćcie uwagę, jak cudownie to jest charakteryzowane właśnie w tej transformacji jogi planet. Środa, dziś, wczoraj był ten dzień, który mówi o jasnącym, jaśniejącym umyśle, czyli o tym, skąd pobierać mądrość i czerpać ten jasny pogląd, jasną rzeczywistość. Dlatego on się nazywa Budhi. Środa jest nazywana Budhi. Merkury. Merkury, który wprowadza bardzo dynamiczną, charakterystyczną formę przebudowywania naszej osobowości, przebudowywania naszych potrzeb. On się nie, że tak powiem, nie jest opieszały, nie jest jakby taki spowolniony. Jest to najszybsza planeta w Układzie Słonecznym. Jest to planeta, która tak naprawdę, jak powiedziałem, przynosi obraz dynamiki zachowań człowieka. I po tej dynamice, po tym sprzątaniu, po tym porządkowaniu życia, po tym porządkowaniu życia przede wszystkim w sferze duchowej, czyli usuwanie ze swojego życia cierpienia, ja to tak nazywam czasami go pieszczotliwie, mam nadzieję, że on się nie obrazi, taki odkurzacz planetarny, który zabiera wszystkie śmieci, nieczystości, wyrzuca to wszystko na orbitę, uwalnia człowieka z bardzo wielu przeszkód. Jest też planetą, która przynosi bardzo wiele przeszkód, czyli wiemy, że to jest wibracja również 5, odpowiadająca tej planecie, więc również bardzo dużo różnego rodzaju, no nazwijmy to tak, nadmiaru różnych doświadczeń. Czyli nieumiarkowany apetyt, nieumiarkowany seks i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta nieumiarkowaność przynosi później, w późniejszym okresie czasu swojego jakby opieki i dominacji, przynosi spokój, wyciszenie, zrozumienie. I to jest bardzo istotne, żeby właśnie w ten sposób rozumować, żeby docierać do sedna istoty wpływów planetarnych, a nie na zasadzie, kiedy one są w propinacji, w retrogradacji, to żeby po prostu odchodzić od tych takich wątków, przeszkód, które mogłyby nam one przynieść. Oczywiście są remedia, ja te remedia stosuję bardzo wiele, włącznie z kawacz i wiele innych takich specjalnych amuletów, jak również określone rytuały. I ten właśnie, który zawsze dla Was zrobię każdego dnia, rytuał, to jest przywołanie tej energii pozytywnej, tej energii ochronnej, nie tej szkodliwej, która jest w retrogradacji, a mogłaby przynieść konkretne, wymierne, negatywne skutki. Więc chodzi o to, żeby tę energię planetarną przebłagać. I okazuje się, że starożytni, stosując to od wielu tysięcy lat do dzisiaj, bo to jest cały czas aktualne i możecie oczywiście to sprawdzić, że tak się właśnie to odbywa, nic się w tym rytuałach nie zmienia. Zgodnie z, nawet z taką krótką formułą, 11 powtórzeń określonej mantry, czyli określonych słów, które przywołują energię tej planety, która ma przywieść pomyślny skutek. Jest to jakby zaprzyjaźnianie się z tą energią planetarną. Właśnie nawet sprawdza się to w obszarze zdrowia, dlatego też, jak Państwo wiecie, od wielu lat zajmując się ludzkim zdrowiem, od swoich wczesnych, nawet młodych lat, cały czas poszukiwałem i poszukuję metod, które są uniwersalne, uniwersalne w swojej formie, a przynoszące również przede wszystkim moc działania, żeby człowiek nie czuł się bezradny, żeby nie czuł się dosłownie taki, nazwijmy tak, puszczony na spontan losu, tylko żeby był w swojej mocy działania. Pamiętajcie, moi drodzy, że chorobę możesz pokonać tylko działaniem, a nie depresją i wyczekiwaniem na skutki jej działania. Choroba, cierpienie jest bezlitosna. Tak już wczoraj o tym w programie mówiłem. To jest bezlitosny przeciwnik, z którym jeżeli się tylko poddamy, nie będziesz działać, nie będziesz aktywny w tym procesie, to przegrasz. Nie ma dwóch zdań. Ja mówię to z doświadczenia swoich paru dekad zawodu, wykonywania tego zawodu medyczno-paramedycznego, gdzie zdecydowanie właśnie poszukując na całym świecie różnych form
zasadniczo poszukując, no przez to, że praktykuję cały czas określony system mistyczno-moralno-etyczny, który wprowadza tak naprawdę w naturalny sposób tę wiedzę. Nie jest to wiedza, której może trzeba naprawdę poszukiwać jakoś tak szczególnie, bo jest to jakby w całym procesie doświadczania uczenia się duchowego. Więc to jest bardzo ważne, moi drodzy, że idąc tą drogą, odnajdujecie. Ja wam przekazuję takie właśnie proste rytuały, ochronne rytuały, które są w tradycji ugruntowane. Nie są to rytuały w jakikolwiek sposób przez kogoś wymyślone, czy w jakiś sposób, który można by powiedzieć, że będzie skutkował przez to, że ktoś nagle doznał jakiegoś określonego procesu. Mówię tutaj tak globalnie, tak? Natomiast trzeba wiedzieć o tym, że ugruntowane rytuały wedyjskie są z nienatchnionego źródła, czyli są z poziomu najwyższych mocy mistrzów, uzdrowicieli i tak zwanych rishich, czyli mędrców, którzy tę wiedzę przekazywali wiele, wiele tysięcy lat temu. I ona jest ugruntowana, zapisana, wypraktykowana przez miliony ludzi na świecie. Przez oczywiście okres wielu tysięcy lat. Dlatego są to bardzo mocne rytuały, tak? Bardzo mocne w swojej formie i wyrazie, ponieważ za nimi stoi cała sukcesja uczniów i mistrzów, nauczycieli. Witam serdecznie, dobry wieczór, Zbyszko Patyk. Dzień dobry. Pani Zbyszko, mówi Anna, urodzona 21 grudnia 1973. I chciałam dzisiaj odnośnie taty tym razem, bo wczoraj o mamie, a teraz tak. Mój tata Jerzy, tak. 24 maj tak. 1950. Chciałam się właśnie dowiedzieć, bo czy to ma wpływ, bo mój tata ma w domu firmę. Tak. Dobrze prosperuje. Tak. To dobrze. Zawsze dobrze. Dobra, bardzo się cieszę, tylko że chodzi mi o to, żeby mi moja też prosperowała. Tak. A też mam wrażenie, że jest po prostu nierównowaga też w domu pod tym względem, bo są dwie firmy. Tak. No i w zasadzie on ma mnóstwo pracy, po prostu nie może się ogarnąć, a ja nie mam prawie w ogóle. Chciałam zobaczyć, czy... Nie musi pani mi zdradzać, ale mniej więcej jaki charakter działania? Handlowy, inny? To znaczy ja ezoteryczny, uzdrawianie. Znaczy ja uzdrawianie, a mój tata informatyka. No już pani ma odpowiedź. Dlatego, że w tej chwili, ja mówię, w wieku ciemności, to zapotrzebowanie bardzo spada na tę ezoterykę, jak pani zapewne zauważyła. Natomiast bardzo wzrasta na informatykę. Przed chwilą właśnie o tym Jowiszu mówiłem. Ja bym powiedział, że Jowisz jest opiekunem informatyki i rozwoju współczesności. Dlatego ta dynamika jest nie do zahamowania wręcz w tej sytuacji. Może to jest nawet przykre, będzie słyszeć, że jak pani zapewne zauważyła, bardzo obniżają się wielu ludziom bardzo wibracje w dół. Ale postaram się pani pomóc, żeby otworzyć jakby w ten no tak, no bo ruch chodzi o to, że no, tak z ludzkiego punktu widzenia, no nie widzę powodu, żeby na tatę też wszystko przechodziło i rachunki i to wszystko. Dlaczego nie? Chciałabym się sama utrzymywać. Dlaczego nie? Słucham? Dlaczego nie? On jest w tej chwili w bardzo dobrej kondycji energetycznej, on jest w bardzo dobrym procesie działań, on jest w kluczu 11, dwójka z 11, więc on zawsze był kreatywny, z tego co widzę. Tak, tak. Jest tak, w swoim charakterze opiekuńczy, jest szóstka z 24, więc on i tak jest zapatrzony jakby w karierę i pewnego rodzaju taką ma swoją wewnętrzną filozofię, wewnętrzną empatię, że to raczej chyba się nie buntuje z tego powodu, że te rachunki płaci. Nie, no tylko po prostu tak jakby też no, twierdzi, że no tak. on może pracować. Nikt więcej. Bardzo dobrze. Bardzo. No wie pani co, no proszę pani, no połowę ludzkości by złożyło ręce do Boga, żeby mieć takiego tatę, a pani jeszcze narzeka, no pani Asiu, no wie pani co. To, tak sobie powiem z humorem, no to jest, no tak, no mówię, no to jest ta trójka, ten mądrala, no ten Jowisz, no. 3-3 jest w dniu, w miesiącu. No wcale się nie dziwię, tak, no i nie też można szóstka. Być życie utrzymywanym, no ile można. Nie, nie można, nie można. Nie, nie można. Trzeba. Nie można.
Nie, nie, to tak humorystycznie, ale nie, oczywiście. No muszę jakoś tak nie, nie, ja otworzę pani tutaj, jeżeli pani powiedziała o tej ezoteryce, to ja pani otworzę po prostu ten kanał energii, żeby pani była usatysfakcjonowana. A szanowny tatuś, niech sobie robi to, co robi. Nie, no jak lubi. Chce, no to no, chce dokładnie. Tak pracować. Wie pani, jemu to sprawia to przyjemność, jemu to sprawia pewną satysfakcję, jemu daje to przede wszystkim też poczucie bezpieczeństwa i poczucie odpowiedzialności bycia facetem. To jest gość 24 maja, no więc on się czuje po prostu w pełni gość, pełny facet, tak? I to mu daje, sprawia mu to przyjemność. Jak nie będzie miał, to on powie, spokojna głowa. Aha. Jak nie będzie miał, to on powie o tym. Bo to już jest bliźnięta są, tak? Też trochę ma za dużo tego, no, ale to już jak najlepiej jak pan może. On jeszcze ma na sobie wpływ byka, ale już jest bliźniętami, więc to jest taka szóstka, bym powiedział, no dosyć kreatywna, bo ta czwórka daje pęd kariery, daje potrzebę rozwoju. Jedenastka daje mu świetną komunikację z ludźmi, więc on się w tym momencie czuje jak ryba w wodzie z tymi tematami i on się w tym momencie realizuje, a on i tak ma Saturna. Jemu i tak będzie pani musiała na tak zwaną głębszą starość pomagać. Będzie pani musiała pomagać. A on już w tej chwili ma 70, tak? Dobrze myślę? Tak. 70. Tak, on jest chory jeszcze do tego. Tak, znaczy, ale no. To go napędza, to mu daje siłę, tak? Więc ja powiedziałem głęboką, bo to już jest człowiek w podeszłym wieku, tak? Dosyć mocno. Już tutaj oczyszczam, już wprowadzam, więc muszę tutaj pani pomóc, żeby pani miała tę satysfakcję i ten wewnętrzny konstans. Na rachunki na razie nie ma co liczyć, wie pani, bo globalnie niech pani, przecież na pewno pani próbuje i widzi pani, co się z ludźmi dzieje. Ludzie są coraz bardziej wyalienowani, są agresywni, są bardzo mocno przebudowani, gdzie powinni siebie wspierać, to są coraz bardziej oschli, nieprzyjemni. No i jeszcze tym bardziej czas, jaki się dzieje w tej chwili na Ziemi, właśnie temu sprzyja, tak? No zresztą wiemy, o co chodzi. Tak. I już panią oczyszczam i wspieram. Ja to nazywam, że taki jest zamysł diabła, no. I tyle. I świetnie się ta gra udaje. A wszystkie tego typu, jak wiemy, na przestrzeni czasów i dziejów Ziemi, wszelkiego rodzaju zarazy, kiedyś ładnie nazywano, nie pandemię, zawsze obnosiły ten sam skutek. To, co się dzieje. A to nie ma, że tata mi trochę tej energii zabiera? Nie, pracy, nie, absolutnie, ja tego nie widzę. Nic mi nie zabiera, tak? Nie, absolutnie nie. Nie ma takiej energii. To znaczy, może pani, już tutaj pooczyszczałem panią. Powiem tak, że dobrze by było z nim popracować, gdyby pani z nim więcej popracowała w kontekście przede wszystkim pomocy dla niego. Na poziomie mentalu, nie na poziomie jakimś tam, bo on będzie odrzucał prawdopodobnie pomoc. Gdyby pani mu to i koniec. Pozdrawiam serdecznie, zakładam błogosławieństwo i ochronę uwolnienia wszelkiego cierpienia i bólu. Warto popracować przede wszystkim właśnie na takim poziomie mentalnym, bardzo wspierać ojca, wspierać go i oczyszczać go to swoimi metodami, jakie pani zna i w ten sposób jakby wspierać. Ja tutaj waszą tą relację oczyściłem, więc ta sytuacja się na pewno poprawi. Kwestia jest, ja bym powiedział, co pani z tym zrobi, tak? Pozwoliłem sobie powiedzieć parę takich, że tak powiem, sugestii, bo warto na to zwracać, moi drodzy, uwagę, dlatego że to jest kwestia przede wszystkim, drodzy Państwo, pogodzenia się bardzo często z tym, że ludzie się bardzo coraz bardziej, coraz chętniej się wycofują. Ja tutaj mówię do Was, moi drodzy widzowie, ponieważ wiem, że te osoby, które oglądają, to są, tak można powiedzieć, z innej bajki. Ci, których to nie interesuje, to przełączają na inny kanał, na inny horror, czy cokolwiek innego i się tym nakręcają. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że osoby, które są teraz podczas trwania programów, wysyłają do mnie SMS-y i dzwonią, to są osoby, które są zainteresowane same w sobie życiem duchowym, nie tylko jakąś ezoteryką, czy jakimikolwiek innymi rzeczami, bo wiem, że, drodzy Państwo, że część tych potrzeb, czyli jakieś uwolnienie od wielu spraw, czy zwolnienie jakby siebie z pewnych obowiązków, wobec różnych sytuacji, to jest jeden tylko z elementów tego, żeby się uwolnić od tego. No widzę, kochani, że SMS, tablet mam za SMS-ami
pisany, zasypany. Dobrze, zaczynam. SMS pomoc, pani Roma, 11 kwietnia 1949. Proszę o uzdrowienie relacji z synem, syna Remigiusza, urodzonego 1 września 78, z jego synem Mariuszem, 21 stycznia 2003. Brak kontaktu od kilku lat, wcześniej sporadycznie. No dobrze, jest to już, widzę, problematyczne, ale dlaczego tutaj nam się to 1, 9, 7, 8. Dobrze, już widzę, co tutaj się między panami stało, co się zadziało. Już postaram się ten problem rozwiązać na tyle, na ile będę w tej chwili mógł. Już poszukamy tablicy związków i relacji. Ewidentnie panowie niestety zaiskrzyli dosyć mocno. Brak zgody, bardzo silna osobowość ojca spowodowała również to, że syn się wycofał. To znaczy ma tutaj w ogóle tendencyjną sferę ucieczkową, czyli ma bardzo silną wibrację 7 osamotnienia, odsuwania się. Oczyszczam relacje między Remigiuszem a Mariuszem. Poprawienie tej dozy. Zobaczmy, które czakry im się w relacjach wyczerpały. Bardzo dynamicznie sprawy materialne, sprawy związane z materią. Pierwsza, druga czakra. Czegoś tutaj wnuczek nie otrzymał, czegoś nie dostał, czegoś ojciec mu nie dał. To jest, poprawia się powoli. Druga czakra, jakaś też konflikt, prawdopodobnie kłótnia na tle partnerskim, czyli między nimi i ewentualnie to jest jeszcze sfera o kogoś, o jakąś dziewczynę, ewentualnie może Mariusza. Tak, dobrze. Jest między nimi taka podświadoma rywalizacja. W ostatnim okresie być może właśnie takie były też i konflikty na tle. Zresztą nie ma co tutaj gdybać w tych sferach ani grzebać w przenośni, tylko oczyszczam tutaj relacje między ojcem a synem. Bo mógłbym tutaj długo rozwijać, bo bardzo mocno mi się to tutaj pokazuje, ale trzeba to naprawić. Okej. Zakładam błogosławieństwo i ochronę. Kryształem doczyścimy całą sferę. O, pięknie nam się tutaj zachowują. I komunikacja bardzo ładnie nam się sprezentuje. Na poziomie intuicyjnym nie mogą się za bardzo dogadać na Ajni, czyli na szóstej czakrze. Bardzo nie mogą się tutaj jakby zgodzić ze swoimi opiniami razem. No ale to jest nastolatek, no 2003 rok, no to przecież. Ale już od dziecka jest ten jakby między nimi. Miłość między nimi jest i to taka dosyć mocna, emocjonalna czakra serca nam tutaj wspaniale pracuje. Emocjonalnie na poziomie trzeciej czakry są nerwy, manipura się tutaj bardzo manifestuje w tej chwili jeszcze. Nie chcę się chwilowo poddać, ale zobaczymy jeszcze. Pierwsza, druga czakra nam się ustabilizowała, czyli dobrze, jest dobrze. Muladhara i Svatisthana. Dobrze. I szósta jest wyrównana.
Zakładam błogosławieństwo i ochronę. I wysyłam zbawiennej mocy, miłości ojcowskiej. Miłości Syna na zrównoważenie energii. Dobrze, pozdrawiam serdecznie i oczywiście zachęcam do kontaktowania się, żeby te relacje naprawiać. Bo moi drodzy Państwo, relacje, tak jak wczoraj nawet w programie zasugerowałem, są najważniejsze. Z nich wyłaniają się choroby. To, co zostało w jakikolwiek sposób w dzieciństwie, we wczesnym okresie, nawet prenatalnym, zaniedbane, niezrównoważone, w przyszłości przynosi bardzo charakterystyczne. Znaczy, ta niechęć często, na tak jak tutaj się na przykład pojawia między ojcem a synem, to są takie niechęci, które są dla nich w ogóle niezrozumiałe. W żaden sposób człowiek nie jest w stanie tego, jeżeli nie popracuje z trzecią osobą, z terapeutą, z psychologiem i tak dalej, nie popracuje w sensie jakby odtwarzania pewnych wydarzeń i sytuacji, nie poradzi sobie sam. Do niego nie przyjdzie. Chyba że wejdzie na drogę ścieżki duchowej, to oczywiście będzie w stanie bardzo szybko sobie z tym poradzić. Ale to nie każdy jest gotowy na to, żeby wchodzić, jak często niektórzy wyrażają zdanie, na trudną drogę duchową. I przechodzę do następnego SMS-u. SMS pomoc pani Irena dla mojego taty Piotra, urodzonego 29 grudnia 1929. Proszę o poprawę wzroku, cieśni w lewej ręce i uzdrowienie problemów jelitowych. Dobrze. W pierwszej kolejności sprawdzę, jaka jest u Pana energetyka. Rocznik 1929. To jest 8-1. To jest dobra wiadomość. To jest dobra wiadomość na tyle, że możemy z tym jeszcze znacznie popracować. Ta energia nam się tutaj jeszcze osadzi. Zacznę od jelit, bo one są najważniejsze. To jest problem z jelitami, jest problem z całym organizmem. Oczyszczam jelita. Wyraźnie uchyłki mi się tutaj pokazują i parę jeszcze innych problemów. To jelito jest obrzmiałe. Myślę, że tutaj są dalej potrzebne wsparcie lekarza. Oczyszczam i równoważę tę energię. Zmiana sprzętu. Słabo ta energia nam pracuje w tych jelitach i to jest niepokojące. Jednak widzę, że tutaj najbardziej w tej chwili poważnym problemem to nie jest problem ze wzrokiem, ani nie jest to problem z ręką. To jest problem z jelitami. I tutaj na tym się w tej chwili skupię, moja droga pani. Bo jelita, jakiekolwiek problemy z jelitami, to jest problem naprawdę ze zdrowiem i to dosyć zawsze poważny. Nawet gdy są to stany jakiekolwiek zapalne, drobne, ale tutaj w tym wieku to już się trzeba liczyć z tym, że nie są to zmiany drobne typu zaparcia i nic się nie dzieje, tylko trzeba zwrócić uwagę na ten problem bardziej szeroko. Dobrze, zbieramy w tej chwili wszystkie problemy i nieczystości.
Dobrze. Teraz oczyszczenie wątroby. I to będzie miało również wpływ na oczy, bo tutaj ten organ najwięcej nam blokuje wzrok, czyli wątroba. Oczyszczenie krwi, oczyszczenie i zrównoważenie energii. Wątroba jako organ krwiotwórczy i oczyszczający nie jest w dobrej kondycji, dlatego też ją tutaj oczyszczam i uwalniam. Zakładam błogosławieństwo i ochronę Boże Wszechmocny, Boże ożywczym, strumieniem powietrza oczyść i uzdrów Piotra, uzdrów jego ciało, uzdrów jego serce, uzdrów jego duszę. Pozdrawiam serdecznie. No i zachęcam oczywiście do kontaktowania się. Drodzy moi, przypominam o tym, że możecie przez moją stronę internetową zmyszkopaty.pl kontaktować się ze mną indywidualnie. Moi drodzy Państwo, nie jest to możliwe w programach, żeby pewne przypadki trudne rozwiązać, natomiast przy konsultacjach indywidualnych ze mną macie absolutną dowolną ilość czasu, która będzie potrzebna do tego, więc to jest taki mój ukłon w waszą stronę, zresztą który czynię przez wiele, wiele lat, bo naturalne, że konsultacje ze mną również indywidualne są jak najbardziej wskazane i przede wszystkim to jest głównym jakby takim moim aspektem działania na co dzień. Więc zachęcam i zapraszam. I następny SMS. Witam, proszę o ceremonię ognia, pisze pan Artur. Urodzony 23 marca 1977. Dziękuję, powracam, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam i już zapisuję pana Artura. 23 marzec 1977, pan Artur. Ceremonia ognia. W ten sposób, moi drodzy Państwo, również możecie się zapisać i to będzie absolutnie wiążące właśnie przez taki SMS. Zachęcam, zapraszam do tego. Ceremonie te ogólne, bym powiedział, czyli ogólnodostępne przez SMS, drodzy Państwo. Jeżeli jestem w programach, to te osoby, które wyślą SMS, to biorą udział. Dlatego też zachęcam do tego, żebyście to robili wtedy, kiedy ja jestem w programie, bo wtedy jest to wiążące absolutnie i dla mnie, i ja o tym oczywiście wiem. Więc te osoby absolutnie są uczestnikami, beneficjentami ceremonii ognia. Dlatego zachęcam, moi drodzy, abyście byli zawsze w programach aktywni. Ja, jak widzicie, Państwo zauważyliście zapewne, że w ostatnim okresie, czasie tego roku mniej bywałem w programach i to jest kwestia przede wszystkim tutaj tego, że angażujcie się właśnie w indywidualne konsultacje, czyli ze mną telefonicznie, bo tutaj jest kwestia bardzo taka, nie powiedział, ważna i priorytetowa, to o czym zawsze mówię, że kontynuacja działań, tak jak przyjmujecie, drodzy Państwo, tabletki, przyjmujecie różnego rodzaju zabiegi, tak samo dotyczy to przede wszystkim zabiegów energetycznych, zabiegów uzdrawiania. I kwestia przede wszystkim pokierowania swoim życiem. Ktoś, kto nie zmieni swojego życia, to tak naprawdę, kochani, powiem Wam wprost, to po prostu wegetuje swoją formą doczekiwania do następnych objawów chorobowych, czy do następnych objawów choroby. No widzę, kochani, zasypujecie mnie dzisiaj SMS-ami, z czego się bardzo cieszę i już zaczynam następny SMS. Następny SMS w kolejności to jest pomoc pani Basia, urodzona 2 maja 1951 rok. Proszę o oczyszczenie syna Dariusza, urodzony 27 marca 79 oraz wzmocnienie go
jak tam jego używki. Zaraz zobaczymy. Oczyszczenie Dariusza. Dariusz, 27 marzec 79. No cóż, no w kluczu z dnia i miesiąca urodzenia ma Dariusz wpisany, bym powiedział, charakter nałogów. No tak mu się udało urodzić. Trójka jest przeszkodami, jest czymś, co przynosi dużo przeszkód i wprowadza również też w życie nałogi. Ale tutaj widzę, że jest poprawa. 7, 9, 16, 1, 17, 8. I już tutaj z roku w Saturn już mu daje, że tak powiem, lekcje. I pracując z tą energią przeze mnie, tak jak wiecie Państwo, mój ukochany Saturn, jak ja go nazywam, to jest Saturn, zresztą moje, ja się sam urodziłem w sobotę, więc to jest kwestia. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że również trzeba znaleźć tę swoją, a nie jest to dzisiaj trudne, żeby spojrzeć sobie w internet i odliczyć sobie czas, kalendarz sobie znaleźć z danego swojego roku i zobaczyć, którego się urodziliśmy w danym roku, jaki to był dzień. To wtedy, moi drodzy, znajdziecie sobie swoją datę i będziecie mogli wtedy również mieć tę wiedzę. I już oczyszczam, wprowadzam energię, wzmacniam. Dariusza, urodzony 27 marzec 1979. Uwalniając go w pełni z wszelkich używek. Ja to tak nazywam najfajniejszą, jedyną używką, to jest samo życie. To jest też ulubiony nałóg mój, szczególnie też życie. Jak kocha człowiek życie i tą używkę używa, to jest super. Inne, jestem absolutnie pełnym przeciwnikiem wszelkiego rodzaju nałogów i używek. Służbę zakładam całkowitą ochronę i pozdrawiam serdecznie. No, sporo tych SMS-ów, więc już dalej kontynuujemy. Czekam na wasze połączenia, moi drodzy. Czekam na waszą aktywność. Telefony, telefon do studia to jest też przede wszystkim taka sfera, która pozwala bardzo bezpośrednio zadziałać. I drodzy Państwo, na pewno doświadczyliście i doświadczacie tego, że w trakcie kiedy, czy w programu, czy bezpośrednio, tak jak wspomniałem, konsultacjach ze mną telefonicznych, spotkaniach też, to jest przede wszystkim bardzo personalne oddziaływanie. Wyłuszczenie również tych tematów, których nie da się, że tak powiem, zredagować, ani w żaden sposób przywrócić. Ja czasami, jak wiecie Państwo, podczas rozmowy z Wami na pewne rzeczy naprowadzam, żeby się też nie czuć skrępowanym, ale też i żeby za bardzo nie obnażać swoich problemów. Ale istotą jakby rzeczy jest to, że też wiele osób mi mówi, że w momencie, kiedy dzwoni, to się czuje troszkę skrępowana, bo oczywiście siebie słyszy, nie wie. To jest zawsze tak, jak w ukrytej kamerze. Nagle człowiek jest zaskoczony tym, że samego siebie słyszy. Dlatego też to jest dla mnie w pełni zrozumiałe. I moi drodzy, ważne jest, że często takie bardzo ciemne zakamarki naszej podświadomości podczas konsultacji indywidualnych możemy wychwycić i z nimi zrobić, że tak powiem, porządek. Trudno jest bardzo przeniknąć do podświadomości w sposób taki energetyczny. Wiele osób po prostu też nie potrafi przejść jakby nad tym, kiedy ja nawet, jak mówię, ostrzegam, że pewne deklaracje, pewne potrzeby, pytam wprost, czy jesteś gotowa, czy jesteś gotowy na to, żeby podjąć taką rzeczywistość, tak? Wiele osób podczas ceremonii ognia, zamawiając indywidualne ceremonie ognia, w bardzo poważnych sytuacjach życiowych, składa określoną intencję, określoną deklarację. Mówię tak w cudzysłowie, określoną. I
te deklaracje bardzo często są spontaniczne i wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że to będzie działać z całą pewnością. I tutaj chodzi o to, żeby mieć przemyślaną intencję, przemyślane potrzeby, ponieważ to będzie, moi drodzy, z całą pewnością działać. Jeżeli chcesz się pozbyć jakichś problemów, jakichś kłopotów, jakichś przeszkód w swoim życiu, to miej świadomość, że to się wydarzy. I dlatego ja czasami po kilkakroć pytam, kilkakrotnie, czy na pewno tego chcesz, czy na pewno tego sobie życzysz. Dlatego też w tych ceremonii ognia ogólnodostępnych właśnie drogą SMS-ową miejcie Państwo sprecyzowane tą intencję, bo to na pewno się w Waszym życiu wydarzy. Powiem tak w skrócie, no jeżeli ktoś się chce ze swojego życia pozbyć kogoś, w przenośni pozbyć, tutaj mówię w charakterze energetycznym, tak, żeby on nie miał na niego wpływu, żeby nie miały jakieś konsekwencje, kłopoty na niego wpływu, a nie jest na przykład gotowy, bo jest to członek rodziny, jest to partner, jest to ktokolwiek, mąż, żona, to przemyślcie, drodzy moi, czy tego na pewno, czy jesteście gotowi na to, że ten człowiek w pewnym momencie zacznie wam objawiać swoją właściwą twarz. Czyli jeżeli mieliście o kimś dobre zdanie, to jak możecie kogoś ze swojego życia jakby pozwolić, żeby on odszedł, jeżeli nie jesteście gotowi na to, to on musi wam pokazać swoją prawdziwą twarz. Czyli możesz zacząć doświadczać konfliktów, możesz doświadczać różnego rodzaju. Ja wam zdradzam takie tajemnice, które się dzieją tak naprawdę podczas tego typu sytuacji. Wiele osób, tak jak powiedziałem, ad hoc sobie rzuci, że chciałoby się pozbyć tego czy tamtego, owego ze swojego życia. No to ja to robię, ale nie są świadomi tego, że to się musi przez nich jakby przetransformować. Każdy człowiek ma swoją odpowiednią poziom energii. To jest jak ta tak mówi, jak żona alkoholika. Nie, no tak, on mnie tłucze 3 razy dziennie, ale ja go kocham. No, ja go kocham. Ja jeszcze z nim wytrzymam następne 20 lat. Ale ja bym się chciała pozbyć tego, żeby on się uspokoił, żeby on się zrobił taki czy inny. Ale to tak nie działa. To działa w ten sposób, że ty już będziesz miała przekroczoną całkowicie barierę, tak? I wreszcie dostaniesz takiej energii, takiego powera, że ty go wreszcie zgłosisz i go za przeproszeniem się pozbędziesz. I zrozumiesz wreszcie, że na ciebie czeka dobre życie i czeka dobry człowiek, a nie ten, który cię 3 razy dziennie pierze. Właśnie w tym jest cała rzeczywistość, bo wiele osób się spotyka, spotykam się ciągle przez całe lata z czymś takim, no żeby kogoś ugłaskać, żeby on się zrobił dobry albo taki owaki. Ty musisz mieć siłę do tego, że jeżeli ten człowiek się nie naprawi, to ty się możesz go po prostu ze swojego życia pozbyć. Jeżeli ten człowiek jest nienaprawialny, bo są tacy ludzie nireformowalni, nienaprawialni. I powiem inaczej, Jezus jak nie mógł sobie dać rady za przeproszeniem z demonami, jak nie mógł ich wygłaskać, to je zrzucał w przepaść. Znacie przecież Pismo Święte i wiecie doskonale, o czym mówię. Więc dokładnie tak samo się to odbywa. Nie ma czegoś takiego jak obietnica zagłaskiwania, kogoś wyrównywania, on się zmieni, on będzie dobry. Jeżeli on się przez 25 lat nie zmienił, to on się za 2 sesje nie zmieni, ani też nie będzie inny. Po prostu ty musisz go ze swojego życia jak demona pozbyć. Nie możesz patrzeć na człowieka, że on jest taki dobry, bo to ty jesteś ofiarą. Ty jesteś kimś, kto jest ofiarą w tym wszystkim. Jak długo chcesz być ofiarą? Ofiara nie ma życia duchowego, nie ma życia materialnego, nie ma życia w ogóle. Ale on jest taki dobry, jak nie pije. On jest taki dobry, jak przyniesie trochę prezentów. Każdy jest dobry, jak ma dobry gest. Ale to nie zmienia faktu, że wszelkiego rodzaju nałogi, wszelkiego rodzaju problemy. I mówię, jeżeli jest ktoś naprawialny, to ja wam tutaj mówię, dobrze, działam, oczyszczam, zrobię. Jak będę mógł, to ja tego człowieka po prostu wyciągnę z tego nałogu. Ale jeżeli jest natura demoniczna, to ty nie łudź się, że jak przez 20 lat jesteś z nim pod jednym dachem i od czasu do czasu miał przypływy dobroci, to on się zmieni. To nie jest możliwe. Dobrocią i miłością jest to, co powiedziałem. Jezus demony wrzucał w świniaki i zrzucał z przepaści. I na tym to właśnie polega. Tak samo
ja podczas ceremonii czynię takie same rzeczy. Dlatego pytam bardzo często, czy jesteś gotowa, gotowy na to, co napisałeś na tej kartce, kogo ze swojego życia nie chcesz znać, czy nie chcesz się z nim zadawać, to pamiętaj, że się to spełni. Z całą pewnością. Tak samo jest z chorobami. Ja chorobę wyrzucam z człowieka jak demony, bo to są demony. To są demony zła i to są demony przemocy, które dążą do tego, żeby cię zniszczyć. Jest zapisane, żeby nawet zwieść i zniszczyć wybranych. Jedno potknięcie. Szczególnie ci, którzy żyją duchem, są bardziej narażeni niż ci, którzy żyją nie wiadomo czym. Na takich diabłu nie zależy. Wcale. Taki mu nie jest do niczego potrzebny. Jemu jest potrzebny ten dobry i ten, który mówi, a on jest taki dobry. Ta właśnie kobieta, czy ten człowiek, który jest pod wpływem różnych bardzo złych ludzi, złych energii. W moich wykładach tylko świadomość, na pewno spotkacie się z bardzo śmiałą wypowiedzią. Człowiek z natury urodził się zły, a nie dobry. To tylko świadomość kształtuje człowieka do dobra i przez całe życie uczy się dobra, a z natury urodził się zły. Jeżeli ma do tego sprzyjające warunki, z całą pewnością to zło w sobie objawi. Jak myślicie, stara przypowieść Kain i Abel, czyżby Kain był uczony na złego człowieka? Urodził się zły. Czyżby Kain urodził się na dobrego człowieka? Też urodził się zły. Ale rzeczywistość pokazała, że przez kształtowanie osobowości, przez kształtowanie swojego ducha, Abel stał się dobrym, a Kain pozostał złym. I to jest stara, szlachetna przypowieść, która się przejawia przez wszystkie księgi tego świata. Ale wracam do SMS-ów. Pani Dorota. I pani Dorota mówi tak. Mówi anonimowo, więc daty nie podaje. Wczoraj urwało SMS, proszę powiedzieć, który z tych osób zabiera mi energię. Czy mąż, czy dziewczyna? Też trochę urwany jest SMS. Ale są daty, to już jest dobrze. Z tym zabieraniem energii, to jak wiecie Państwo, ja mam tutaj bardzo też odmienne zdanie. Tym się jakby sugeruje, co mówią moi studenci, że każde moje wykłady, to ja zawsze mówię zupełnie coś innego niż ktoś, kto mówił wcześniej na jakiś określony temat. Także wcale się, moi kochani, temu nie dziwcie, bo ja to słyszę od 16 ponad lat od swoich studentów, akurat w tej jednej szkole, w której pracuję od tych 16, bo inny oczywiście wcześniej też. Ale szczególnie mówię tutaj o ezoteryce, o psychotronice, tak? Tam przychodzi do nas do studium już człowiek gotowy, taki w sensie. Dobrze. I mamy połączenie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Witam serdecznie, panie Zbyszko. Powracam. Przede wszystkim chciałam panu uprzejmie podziękować za dużo razy o pomoc prosiłam, w związku z czym bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Poprawiło się to zdrowie moje. Chodziło mi o, nie wiem czy pan sobie przypomina, o długotrwałą biegunkę. Tak. Już się to unormowało, nie ma problemu. Pozostało coś tam jeszcze, ale to już są drobiazgi. Prosiłabym pana serdecznie o zapis na ceremonię ognia, to jedno, jeśli chodzi o zdrowie. Tak. To jedna ważna sprawa. Już pisałem. I druga rzecz. Prosiłabym o sprawdzenie mojej energii. Już zdążyłem sprawdzić, bo spotkaliśmy się dzisiaj z piękną dynamiką. 70% na dzień dobry, czyli dobry wieczór. Dziękuję. Już w międzyczasie, jak słuchałem panią, już sprawdzałem. Bardzo dziękuję. Już sprawdzałem. Tak, to pańska zasługa. Dziękuję. Muszę powiedzieć prawdę. Dziękuję serdecznie. Prosiłabym uprzejmie zwrócić uwagę jeszcze na moje zdrowie, na co ja muszę zwrócić uwagę i co jeszcze zrobić dla siebie. I sprawa jeszcze jedna.
prosiłabym o uzdrowienie relacji, jeśli chodzi o rodzinę. Panie Zbyszko, czy kogo? Mój małżonek odszedł kilka lat temu, czy on jeszcze w jakiś rozumiem. Sposób się znajduje rozumiem. Tutaj, że tak powiem, na proszę ziemi. Mi powiedzieć datę odejścia. 15 kwietnia. Który? Troszkę 20... telewizor nam przeszkadza, głos. O, przepraszam, to już ciszę. Mhm. Przepraszam, już. Idzie pogłos. I panią słyszę, i siebie słyszę. A teraz już dobrze? Jest w porządku. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. W porządku. Dobrze. Mhm. Dziękuję. To tak. 14 kwiecień 2000... Nie, przepraszam. 12 kwiecień 2014. O, teraz dobrze. Mhm. A data urodzenia? 1 wrzesień 30 rok. Mhm. Imię i Zygmunt. Już zobaczę, już sprawdzę. Bardzo proszę. Może być sytuacja, że jest tak jeszcze. Może być tak? 6 lat. To niczego tak. Nie zmienia, bo to jest. Jest. Czy może mi pan pomóc jest. W tym wypadku? Tak. Bardzo ale proszę. Podejrzewam, że tu by był też potrzebny kontakt indywidualny nami. Aha, bo ja się postaram. Tu musiałbym pana wskazać jakieś dalsze działania. I postaram się teraz ja oczyścić, się ale to jest kwestia na komputerze. Uwolnić. Chociaż nie wiedziałam, jak to zrobić, ale słyszę, że gdzieś tam pana odnajdę. Nie, tak? Strona internetowa zbyszkopaty.pl. Od zawsze. Aha. Nie ma sprawy, no. No. I już tutaj oczyszczam. Są sytuacje, które po prostu trzeba popracować, szczególnie w takich wypadkach. Rozumiem. Trochę za długo to trwa. Aha, no dziękuję serdecznie, że mi pan zwraca uwagę, a poza tym odszedł no tak jak pan widzi. To jest niezrozumiałe dla mnie, ale widocznie nie miałam tego zrozumieć, nie wiem. Nie, no mówię, dotrzemy do sedna sprawy, to wszystko połapiemy, tak? Bo no wiadomo, że w tej chwili nie możemy powiedzieć, o co chodzi. Rozumiem, tak. Prawda? Rozumiem. No, i, a jest problem, no więc trzeba go po prostu rozwiązać. Ja to czuję. No. W bo tu podbierania okresie. Energii nie ma, natomiast są trochę inne jeszcze do tej sprawy, no, które trzeba rozwiązać, tak? Bo energię ma pani w porządku, no bo to większość osób to się skarży na to, że osoby, które już odeszły z ich życia, nadal jakby wyczerpują ich energię, tak? No ale to oni sami też bardzo dużo się do tego dokładają, krótko mówiąc. Przez myślenie, przez jakieś tam zaszłe za złości i tak dalej. Ale w tej sytuacji, no to tutaj jest też taka, no trochę za duży wpływ. Rozumiem. Dlatego bym prosiła o uzdrowienie relacji w rodzinie, ponieważ chowałam pasierbicę, no. Która od tamtej pory nie zna mnie. No właśnie o to chodzi, że to ma w tej chwili odbicie na następne osoby, tak? No to jest najgorsze w tym wszystkim też właśnie. O córkę, ponieważ no to też tak wygląda, jak wygląda, prawda? No właśnie. No jest to smutne, no ale co zrobić? Tak no, wybrałam też. Popracujemy nad tym, no i cóż. No i bardzo dziękuję. Bardzo mi pan pomaga. Popracujemy nad tym i będzie w porządku. Dobrze. Okej. Okay. Zakładam błogosławieństwo i ochronę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam i wracam do SMS-ów. Co do pani Doroty tutaj, tak jak powiedziałem, z tą energią, która z tych osób zabiera mi energię. Ja z tego, co sobie przypominam z wczoraj, ja to już ugruntowałem ten temat, tak? Nie widzę podbierania energii jako takiego, tak? Jeżeli jest to widoczne tak charakterystycznie, to ja to po prostu mówię wprost, ale to jest kwestia założenia określonych ochron. Ja zakładam na panią tutaj ochronę mocą żywiołu ziemi, wody, ognia i powietrza. Ja to tak wprost mówię, ale oczywiście to jest powiedzenie określonej inwokacji takiej, której ochroni tę osobę. I to bez względu na to, kto to jest, drodzy Państwo. Założona ochrona to jest jak zamknięta zasuwa stalowa na drzwi. Dosłownie. Ja już mówiłem o tym i tak samo mówię do wszystkich, że
ja nie przemieszczam się nawet sam bez zakładania ochron. Nie mówiąc o tym, żeby robić to przede wszystkim dla innych, dla Was, moi drodzy Państwo, bo to jest priorytet, to jest priorytet. Tak jak czynimy znak krzyża, znaki wszelkie, o które nas mają chronić, to są to znaki ochronne, ochronne. I należy to po prostu czynić, bo to jest znak ochrony przede wszystkim, przeogromnej ochrony. Moc potencjału odnosząca się do żywiołów jest to założenie ochrony przez żywioły. Nie ma, powiedziałbym, potężniejszej na tej ziemi ochrony jak te żywioły, ponieważ ta ziemia z czterech żywiołów i piątego elementu, jakim jest eter, tworzy całą strukturę życia na ziemi. Więc te żywioły zaprzęgnięte, kiedy posiadamy Siddhi, czyli moc tych żywiołów, daje szansę na uwolnienie tej energii. Dlatego Was zachęcam, namawiam do tego, żebyście praktykowali te oddechy, bo pamiętajcie o tym, te oddechy są właśnie założeniem dla Was ochrony. Ja Wam przekazuję starożytną metodę, która, moi drodzy, jest totalnie uniwersalna we wszystkich tradycjach tego świata, a jednocześnie dostajecie niezwykłe narzędzie, niezwykłe remedium, które ludzi chroni. A teraz zachęcamy Was do przerwy, drodzy Państwo. Od ponad 20 lat pomagam innym, wykorzystując królewską wiedzę, jaką jest astrologia. Tysiące zinterpretowanych horoskopów sprawiły, że mogę z dużą precyzją wskazać Państwu rozwiązanie Waszych problemów, podpowiedzieć najkorzystniejsze daty, wskazać mocne strony. Horoskopy partnerskie, ustalanie przyszłości związku, diagnozowanie przyczyn problemów i podanie skutecznych rozwiązań to tylko niektóre z moich możliwości. Moje umiejętności sprawiają, że chętnie i z zadowoleniem Państwo do mnie powracają, czym czuję się zaszczycona. Dziękuję. Astrolog Merkuria. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Zbyszko Patyk. Jestem naturoterapeutą z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Jako terapeuta, wykładowca oraz mistrz, nauczyciel uzdrawiania duchowego chętnie pomagam w rozwoju duchowym, a tysiącom z Was przynoszę ulgę w cierpieniu i choroby. Jestem autorytetem, ekspertem oraz mistrzem wielu metod uzdrawiania. Jeśli podejmą Państwo ze mną współpracę w moich programach EZOTV, jestem przekonany, że osiągniemy cel, jakim jest Wasze szczęście, zdrowie i dobrobyt. Zapraszam na moje programy do EZOTV. Zadzwoń, napisz, pomogę również Tobie. Mistrz uzdrawiania duchowego Zbyszko Patyk. Witam serdecznie, mam na imię Beata i mam przyjemność zaprosić Państwa do oglądania i brania czynnego udziału w moich programach w EZOTV. Już od 8 lat jestem obecna w Waszych domach i z ogromną radością pomagam wszystkim tym, którzy o to poproszą. Czytam karty Tarota i pracuję z energią Reiki. Oczyszczam Was energetycznie i pomagam pokonać wszystkie problemy życiowe, które stały na Waszej drodze. Pomoc innym poprzez moją pracę jest i będzie moją pasją. Witam Państwa, nazywam się Katarzyna Graczak-Paluch, jestem medium oraz tarocistką. Zapraszam do oglądania programów EZOTV, podczas których możecie korzystać z mojej wiedzy ezoterycznej. Odpowiem na pytania z każdej dziedziny życia: miłość, praca, finanse, partnerstwo. Podpowiem, jak rozwiązać trudne sytuacje życiowe. Pamiętajcie, że decyzja należy do Was. Warto wiedzieć, jakie są rady i ostrzeżenia na drodze do sukcesu i szczęścia. Pomogę Ci. Do zobaczenia w programach EZOTV. Medium Katarzyna.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji ezoterycznej w EZO-TV. Zapraszam do oglądania moich programów. Nazywam się Iwona Turlej, jestem medium, łącznikiem między światem żywych a światem umarłych, parapsychologiem, tarocistką i numerologiem kabalistycznym. Prowadzę wiele kursów, warsztatów, również wykładam w szkołach psychotronicznych, ezoterycznych. Natomiast EZO-TV prowadzę specjalnie dla Państwa programy, w których buduję waszą przyszłość, pokazuję waszą przyszłość, ale również oczyszczam energetycznie i odprowadzam złe energie. Zapraszam serdecznie do zaglądania również na naszą stronę internetową www.ezotv.pl, ale też do lajkowania naszej strony na Facebooku EZO-TV w TOTV. Będziecie wtedy państwo na bieżąco zawsze z naszymi programami, również przede wszystkim z moimi programami w EZO-TV, na które szczególnie państwa zapraszam. Zbyszko Patyk. Zachęcam, zapraszam do udziału aktywnego w programie. Kochani, dzisiaj czwartek. Przypominam, jest to dzień wyjątkowy, wyjątkowy swoją energią, energią jowiszową, więc i dzisiaj również będzie oczyszczenie jantrą z mocą jowisza. Ta jantra reprezentuje przede wszystkim określony potencjał, określoną moc uzdrowienia właśnie relacji międzyludzkich, uzdrowienia z wszelkiego rodzaju takich zakłóceń i zaburzeń komunikacji, ponieważ jowisz, jak ja nazywam, to jest taki największy gaduła w całym Układzie Słonecznym. To jest planeta, która opiekuje się charakterystyką taką jak nauki duchowe, szczególnie również nauki wszelkie, wszelkiego autoramentu, czyli jest to inaczej nazywany, tak ja zawsze muszę troszkę tam rzucić sanskrytu, który wiele lat studiowałem, więc język, który jest bardzo uniwersalny, ale też mówiący o tym paramparam, czyli nauczyciel nauczycieli. Nauczyciel nauczycieli, co to oznacza? Że nie nauczycieli takich materialnych, fizycznych ludzi, tak jak my, tylko przede wszystkim nauczycieli duchowych, czyli on ma tę pieczę, on jest, bym powiedział, w hierarchii nauki, nawet wyżej niż sam Saturn, który jest nauczycielem duchowym, to jowisz jest nauczycielem nauczycieli, czyli ma tę taką władzę nadrzędną. To są jego pozytywne cechy. On opiekuje się nauką, rozwojem, cywilizacją, dynamiką rozwoju całej populacji, całej cywilizacji. W tej chwili, w tej swojej ekliptyce, w propinacji, czyli w tym zniesieniu blisko, będąc jakby w charakterystyce blisko Ziemi, czyli jego aktywność i wpływ na Ziemię jest przeogromny. Stąd ta dynamika ostatnich lat rozwoju, jak widzicie Państwo na świecie, jest przeogromna. Ale jest jeszcze jedna taka cecha, bo oczywiście jest ten dualizm, pozytywne i negatywne cechy, tak? To ta cecha taka negatywna to jest jego obojętność. Ponieważ jest taki wielki, taki ogromny, taki ekspansywny na wszystkie inne pozostałe planety, czyli wpływ tych wszystkich struktur osobowości planetarnych. Ja mogę wam o planetach oczywiście opowiadać osobny program, no więc, ale oczywiście możecie posłuchać również moich właśnie wykładów, Tylko Świadomość. I tam znajdziecie w pierwszych tegorocznych wykładach, znajdziecie opisy, że tak powiem, charakterystyki właśnie planet. Każdego dnia, tygodnia. Więc zapraszam do tego przeglądu. I
Dokończę tutaj o tym Jowisze. Ten Jowisz przede wszystkim jest planetą obojętności, obojętny. Jego nie obchodzą te rzeczy, które się w tej chwili dzieją. Jego priorytetem jest, jak mówiąc tak humorystycznie, to co się w życiu, jak to była taka piosenka, przypomnijcie mi to, podpowiedzcie, to sobie zaraz przypomnę. Bo to, co się w życiu liczy, to się nazywa kasa. I dokładnie jego, dziękuję bardzo za podpowiedź, i to, co jest jego jakby taką charakterystyką, to jest właśnie to, że ten rozwój, ta dynamika, obojętność. Jego nie obchodzą w tej chwili cierpienie ludzi, jakieś pandemie, jakieś wojny i tak dalej, i tak dalej. To się liczy, ile ja na tym zarobię, ile ja z tego wszystkiego wycisnę. To jest ta charakterystyka Jowisza. I to mówię tutaj w globalnym, to nie jest jednostkowe, to jest w globalnym myśleniu ludzi. To jest konsolidacja umysłów ludzkich, na które ma wpływ ta energia. I dlatego nie dziwcie się, moi drodzy, że to jest cały czas w takim obszarze. Wszędzie, we wszystkich domach mówi się o tym, co kupiłem, co straciłem, co zyskałem, co dalej będzie z tym i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo rozwojowe, jest to też bardzo motywujące na przyszłość, tak? Ale zaczyna się taki coraz większa eskalacja. W pierwszych latach, w pierwszych tych 8 latach, czyli od 2012 do 2020, te pierwsze 8 lat, to jest tak naprawdę nic w porównaniu do tego, co dopiero się zacznie dziać w następnych latach. Więc to przechodzenie z takich większych, głębszych etapów będzie coraz trudniejsze. W 2027, 2036 i tak dalej, i tak dalej. Czyli będą to okresy, w których należy będzie bardzo mocno się mobilizować do tego, żeby nie utracić tej pozycji i tego bytu, w jakim jesteśmy. Więc to jest bardzo ważne. Ten okres to jest pierwsze raczkowanie Jowisza, którą się tam, że tak powiem, osadza. I ten wpływ się dopiero zaczyna rozwijać. Tego, jakby powiedzieć, gorszych elementów możemy się dopiero w przyszłości spodziewać. Więc dlatego trzeba się do tego przygotowywać. Czyli przygotowywać tę zbroję duchową do tego, żeby się motywować. Widzę, że jesteście aktywni. Zachęcam do dzwonienia. I teraz już pracujemy dalej z SMS-ami. Pomoc. Na wizji pan Krzysztof, 15 września 52. 15 września 1952. Proszę o oczyszczenie aury, czakr, oczyszczenie krwi i ochronę. Pan Krzysztof. No widzę, że kochani, zasypaliście mnie SMS-ami, więc czas na działanie. Okej. Okay. A ja dzisiaj mam pasję jowiszową. Jak widzicie, on nakręca mi dynamikę słowa. Chcę was jak najwięcej, że tak to określę, uświadomić, bo to jest ta jego pozytywna cecha. To jest ten param-param nauczyciel nauczycieli, który stara się za wszelką cenę również przekazać jak najwięcej wiedzy duchowej. Więc już, panie Krzysztofie, już działam. Oczyszczam w tej chwili aurę, oczyszczam ciało eteryczne. Uwalniam od wszelkich przeszkód i chorób. Oczyszczam ciało astralne, uwalniam od wszelkich bytów, i oczyszczam ciało mentalne, i oczyszczenie czakralne. Oczyszczam czakrę Muladhara, pierwszą czakrę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i siódmą, stabilizuje poziom energii Idy i Pingali wraz z Szuszumną. Trzy kanały zestabilizowane i oczyszczone.
Oczyszczenie narządów wewnętrznych, wątroby, oczyszczenie krwi. Zakładam błogosławieństwo i ochronę, uwolnienie wszelkiego cierpienia i bólu. I następny SMS w kolejności na wizji Maria, urodzona 8 grudnia 1954. Proszę o oczyszczenie aury, czakr, oczyszczenie krwi, błogosławieństwo i ochronę. Pani Maria. Maria, 8 grudnia 1954 rok. Dobrze. Zmiana kart. Ponieważ napisaliście Państwo z kilka SMS-ów takich o oczyszczenie dosyć mocne. Tutaj chodzi o wsparcie energetyczne, oczyszczenie, więc użyję jantr w postaci minerałów. Będą mocniejsze na moim tym diagramie. Również to nie znaczy, że poprzednie było słabsze, ale chodzi tutaj o teraz o. Dłuższy, mocniejszy proces. I manipura Jana Macha. Tutaj przede mną na diagramie doskonałego 9 kwadratów znajdują się moc planetarna i postać, która dynamiką swoją wzrasta w kierunku z południa, z kierunku południowo-zachodniego na kierunek północno. Wschodni, czyli ten kierunek niezwykłej siły ciągu energetycznego. I teraz Pani Maria, oczyszczenie aury i czakr. Oczyszczam ciało eteryczne. Oczyszczam ciało astralne. Oczyszczam ciało mentalne. Uwolnienie z wszelkich bytów i nieczystości poziomu pierwszego, drugiego i trzeciego. Oczyszczam czakrę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. Piątą. Okay. Zakładam błogosławieństwo i ochronę, uwolnienie z cierpienia i bólu. Niech się tak stanie zgodnie z moim wolą. Troszeczkę, drodzy Państwo, wam przybliżę. Tak muszę tutaj, jak widzicie, między określonymi przekazami, określonymi działaniami wprowadzić trochę słowa żywego. To jest taki jakby
pewnym sensie dla mnie króciuteńka, króciutki moment takiej rozluźnionej energii, żeby ta koncentracja dosłownie mnie nie dominowała, tylko żebym był ten taki relatywnie analityczny, umysł spokojny, tak? Energia potrafi bardzo mocno zniewolić, jak Państwo zapewne wiecie. Zniewolić w tym sensie pozytywnym. Ktoś, kto dużo medytuje, dużo się modli, to wie doskonale, o czym mówię. Ten stan wysycenia dużej ilości tlenu do krwi, ten stan jest również takim stanem, który prowadzi do takiego nadmiernego wyciszenia. Tej dynamiki po prostu zaczyna brakować. Energia lubi bardzo mocno ruch. Energia jest jak bardzo rwący potok górski. Ona cały czas lubi pracować, lubi się przemieszczać. Energia stagnacyjna powoduje natychmiastowe problemy ze zdrowiem u danej osoby. Więc ta energia musi się przemieszczać. Osoby, które dużo medytują, tak jak powiedziałem, doskonale o tym wiedzą, że wydawałoby się, że powinno być to samo tryskające zdrowie. Okazuje się bardzo często, że jest to energia, która bardzo mocno osadza. To nie oznacza, że ja chcę jakby postraszyć troszkę, żebyście przestali medytować czy przestali się modlić. To jest kwestia przede wszystkim zrównoważyć energetykę. Jeżeli podzielimy swoje życie, swoją dobę na kilka etapów, tak? Czyli tak jak ja mówię, należy praktykować medytację, techniki oddechowe i tak dalej, co najmniej 4 razy na dobę. Jeżeli jest to niemożliwe, to 3 razy na dobę, jeżeli jest to niemożliwe, to 2 razy na dobę, albo przynajmniej raz na dobę, tak? Ale te takie charakterystyczne 2 razy na dobę rano i wieczorem jest nawet bardzo wskazane, czyli powoduje to stymulację energetyczną. Człowiek świadomym oddechem buduje swoje ciało energetyczne. Jeżeli ciało jest zubożone, czyli jest niedotlenione, nieuwolnione od wszelkich blokad, to zaczyna po prostu chorować. Tak? Często mamy wpisane, tak jak mówi genetyka, choroby w swoje życie i w swój proces. Tak? To ty możesz zdecydować, że powiedzmy jakaś choroba nie dopadnie Cię w wieku 20, 30 czy 40 lat, może Cię dopadnie w wieku 60 czy 80, ale to już będzie związane z wiekiem i jakby z pewnym jakby już degeneracją organizmu, tak? I nie będzie żadnym zaskoczeniem. Zaskoczeniem jest to, że jeżeli 17-latek choruje na chorobę nowotworową, czy 20 czy 40-latek, to jest zdziwiony, nie tylko on, ale cała rodzina. Mówię tutaj w takim lekko humorystycznym temacie, że jest zdziwiony. Zdziwione jest całe otoczenie, czyli zaskoczone totalnie. Nie jest w stanie, powiedzmy, nikt psychicznie ani fizycznie pomóc takiej osobie, po prostu jest zaskoczenie totalne, tak? I rzeczywiście tak jest, bo dbałość tej osoby o energetykę i świadomość swojego ciała, czyli przebudowywanie swojego ciała i mądrość tego ciała zostało zaniedbane totalnie. Dlatego ja mówię to absolutnie ze swojego doświadczenia wieloletniego, wielu rozmów, wielu kontaktów, wielu pacjentów, wielu relacji, w których absolutnie człowiek wtedy chce na przykład naprawić jeszcze swoje życie, tak mówi, chce naprawić, tak? Mówi, naprawię swojego ducha. Twojemu życiu to już nie pomożesz, ale pomóż swojemu duchowi, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Nigdy nie jest ten moment za późno. Więc to jest kwestia, żeby zrozumieć, że ty możesz budować. Możesz powstrzymać pewne rzeczy. Jeszcze nawet w rodzie, w genach, ja to zawsze mówię wprost i przypominam cały czas swojego profesora, który mówił wprost, jak ja mam 80 lat, 85 wtedy na przykład, mówi tak, jeżeli ja teraz umrę na nowotwór, na katar, na covida, na cokolwiek, to ja umieram ze starości. I to jest dla mnie bardzo dobra nowina, mówi. I to jest dla mnie i dla was, mówi, dla studentów, mówi, to jest dla was bardzo dobra nowina. Bo jeżeli człowiek umiera mając lat 20, 40, 30, to jest bardzo zła nowina. Nawet 50 to jest zła nowina. Ale jak już jest w późnym, sędziwym wieku, coś go dopadnie, to jeżeli rozumie to, tak rozumuje w taki bardzo prosty sposób. Ja wiem, że to jest bardzo trudno zrozumieć coś takiego i tak do siebie nawet powiedzieć. Ale trzeba mieć ten dystans. Trzeba mieć ten swój życiową mądrość i dystans. I tak jak profesor mówi w wieku bez mała 80 lat, mówi, teraz to ja odchodzę, jeżeli będę odchodził, to odchodzę ze starości. I tu mam taką satysfakcję. A wiecie, skąd się to wzięło? Wzięło się to stąd, że całe życie prorokowano mu, że umrze na raka. A bo matka umarła w młodym wieku, ojciec umarł w młodym wieku, wujek, babka i ktoś tam jeszcze mieli nowotwory. A on mówi, ja mam teraz 80 lat i przechytrzyłem wszystkich.
Przechytrzyłem wszystkich, bo uprawiał sport, był aktywny, cały czas praktykował jogę, medytację i tak dalej. Bardzo dużo się modli, bo to jedno z drugim idzie doskonale w parze. Fantastycznie idzie w parze. Więc dbał o siebie, w tym słowa znaczenie. I mówię Państwu autentyczną, życiową historię. Mówi, absolutnie ja przechytrzyłem. Przechytrzyłem jego i przechytrzyłem wszystkich. Ponieważ ja, mówi, teraz to jestem szczęśliwym człowiekiem. To jest genialne, bo to jest fantastyczna satysfakcja. Satysfakcja. Żyjąc cały czas z tą wiedzą, którą cały czas powtarzano. Powtarzano mu na studiach, powtarzano mu w życiu. Tak, tak, no bo tutaj genetyka, to. Świetnie. A on mówi, a co mnie to obchodzi? Mnie to nie dotyczy. Genetyka dotyczyła mojego ojca, mojej matki, nie dotyczy mojego wujka, a nie dotyczy mnie. Ja sobie z tym poradziłem. I proszę Was, tak nas nastawiał, bym powiedział, właśnie tak optymistycznie. Dlatego ja to, Boże, nie będę mówił nawet ile lat po tej opowieści, o to powtarzam. Tak to we mnie zapadło głęboko. I nie zapomnę w życiu tej zadowolonej miny i tej niesamowitej satysfakcji. Mówię, człowiekowi całe życie wmawiano, że on będzie na to chory. Teraz? Ja mogę być na to chory. Mi to wcale nie przeszkadza. Dlatego mówię, nabierajcie przede wszystkim, moi drodzy, dystansu, bo bez dystansu nie ma szans w ogóle na zrozumienie czegokolwiek. A Jowisz nam sprzyja. Okej. Pani Maria jest, pani Karolina. 24.8. Następny SMS. Przechodzę do następnego SMS-a. Czekam na następne i czekam od Was na telefony. 24.08.1990. Co tutaj pani Karolina do mnie pisze? Proszę o wsparcie energetyczne, oczyszczenie, intencję na zdrowie. Fizycznie i psychicznie. Tęsknota za mamą zmarła nagle bez pożegnania. Współczuję pani serdecznie i wszyscy na pewno ze mną jesteście też w takiej intencji. Ale pani musi żyć, proszę pani, i musi się pani uwolnić od tego i mieć, jak powiedziałem, nie bez powodu opowiedziałem, widzę, podświadomości przekazałem tą informację o profesorze, że kochani, wiele osób nie jest w stanie się nigdy pożegnać, to też do pani mówię, nie jest w stanie się pożegnać. Giną w różnych sytuacjach, niekoniecznie z własnej woli. I to się tak dzieje. Ja też o tym wielokrotnie wspominałem. Jest wielkim błogosławieństwem, jeżeli człowiek, nawet jak ma bliskich przy sobie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ja powracam po jakimś tam czasie. Jakim? No, po jakimś czasie, trudno mi określić czasowo, może pół roku. Dobrze, to ma pani wybaczone. Ale polecałam pana wielu osobom. Dziękuję. A co zrobili, to jest jej kwestia. W każdym razie... Tak jest. Robiłam ten temat, jeśli chodzi o oczyszczanie, tą mantrę, powtarzanie. Pan mi wtedy powiedział, że ja powinnam nawet 20 kilka razy dziennie to powtarzać. Praktykowałam to. Dobrze. Nie wiem, jak to się ma do sytuacji, w której jestem, więc bardzo proszę sprawdzić moją energetykę. Pisać mnie na tę ceremonię ognia. Okej. Okay. Bo teraz w październiku minął rok, jak miałam mastektomię piersi. Tak. Chemia, radioterapia, wszystko. Teraz mam po prostu potężną energię. No słyszę. Słyszę. Więc po prostu nie wiem, być może tak to ma być. Akceptuję tą sytuację, jaka jest, aczkolwiek chcę się wspomagać. 72-75 i bardzo dobrą drogą pani idzie i świetnie, że pani to głośno powiedziała wszystko. Co pani przeszła, chemię, radioterapię i tak dalej, i tak dalej. I to trzeba głośno mówić do ludzi, żeby byli świadomi tego. Tak, tak, nie wstydzę. Mam pełno zdjęć. Nie, to nie chodzi o wstyd, tylko do widzów pani w tej chwili to słyszą, tak? I mam nadzieję, że ich to będzie budowało, że można zawalczyć i można wygrać. Mo-
można wygrać? Ja czuję się na wygranej pozycji. Po 75% prostu... jest super energia. Ma pani powera? Mam powera, bo zaczęłam odnawiać mieszkanie. Mm-hmm. Biegam po sklepach, kupuję poduszki, różne dodatki, akcesoria. Malarz nie przyszedł, przychodzi. Mm-hmm. No a w każdym razie jest wesoło, bo po prostu chciałabym już powoli dekoracje świąteczne robić, aczkolwiek czekam na zakończenie tego procesu. Natomiast wcześniej nie mogłam tego zrobić, ponieważ no jakby emocjonalnie nie byłam gotowa. Teraz jestem gotowa na wiele różnych rzeczy. I między innymi jest kwestia tego typu. To znaczy jestem miłośniczką kotów. Posiadałam koty perskie w swoim życiu, ale na zasadzie takiego kotka na kolana. A teraz od jakiegoś czasu bardzo jestem zainteresowana kotami Rottgal i chcę mieć założoną hodowlę. Proszę mi popatrzeć, jakby to wyglądało. Dobra droga, tylko ja bym pani podpowiedział jedną rzecz. Może to panią nie zadowoli i wiele osób, ale powinna pani uważać na wszelkie wolne rodniki, sierści i podobnych rzeczy. Nie, mimo, że to wszystko jest uśpione, to trzeba mieć cały czas czujność. Nie. Proszę mi uwierzyć, w tej obecnej sytuacji koronawirusa, gdzie miałam tak dużą ilość osób, z którymi się spotykałam w różnych miejscach, byłam po chemii, po radioterapii, pozbawiona mojej czworności. Nie, to pani organizm w takiej sytuacji, w pierwszych okresach jest bardzo, bardzo silny. Chodzi o to, żeby ja chcę panią tutaj, nie chcę pani zniechęcić, tylko chcę pani podpowiedzieć jedną rzecz ważną, że w tej chwili jest ten stan tak zwany euforyczny i ten stan po prostu motywuje. Ja, jak kiedyś wspomniałem, pracowałem długie lata z amazonkami i znam te stany, tak, że kobiety nabywały niezwykłego właśnie PR-a i chęci do życia. I chodzi o to, żeby tę energię dobrze spożytkować, żeby nie wchodzić w nadmierną taką euforię, bo to jest wtedy, organizm lubi zrobić niespodziankę. Więc dlatego ja zawsze hamuję i mówię powoli, z dobrym dystansem i ze zrozumieniem do tego, co się dzieje. Mam córkę, która ma 6 lat, dla której muszę poświęcać czas. Bardzo dobrze. Chcę koty, 2 do hodowli, które będą moją energię po prostu uzupełniały. Okej. Dla mnie i dla niej, to jest istotne. Tylko jest kwestia, czy po prostu to jest dobry czas. Każdy czas jest niedobry, bo można powiedzieć, no nie teraz, może za jakiś czas, odczekaj. Natomiast ja to teraz czuję, tak, że... Nie, w porządku. Jeżeli się to nie przerodzi w pasję i jakąś taką naprawdę obciążającą hodowlę czy cokolwiek innego, to jest okej. Bo wie pani, o co mi chodzi. Żeby się nie zarżnąć obowiązkami, no, mówiąc kolokwialnie. Chcę dwie kotki takie. Może wraz apetyt będzie rósł, ale muszę to przyrównać do mojej sytuacji, w której jestem, w której będę. No właśnie. Aczkolwiek... Biorę to na tej zasadzie, żeby po prostu był jakiś tam progres jest kwestia tego typu, ktoś kiedyś powiedział, że ja jestem energetyczna, że powinnam leczyć. Ja robiłam masaże jakieś tam parę lat temu, tak? Okay. I wszyscy po tych masażach mówili, pani Agato, ile mam pani zapłacić więcej za ten masaż? Każdy czuł się taki po prostu odurzony, zadowolony. Natomiast ja nie wiem, z której strony, gdzie mogłabym, czy ja faktycznie mam predyspozycję. Tak, takie tylko że wie pani, i właśnie widać wyraźnie, że energia się subtelnie wymykała. Że osoby o dużej empatii, o dużej sile oddziaływania są najbardziej narażone na tego typu problemy, tak? Zdrowotne. Bo ta energia po prostu subtelnie, ja mówię, choroba każdego przechytrze. Więc to jest kwestia, żeby umieć też komunikować się ze sobą bardzo mocno. Te kotki jak najbardziej, tylko żeby się to nie przerodziło w jakąś, tak powiedziałbym, nadmierną pracę i nadmierne jakieś działania. I to generalnie może jak najszybciej. Jak najszybciej, okej, tak, dobrze. Tak. W każdym razie po prostu... No nic, no proszę mnie zapisać na tę ceremonię. Już zapisałem. Mamy koniec połączenia. Zakładam błogosławieństwo i ochronę w zdrowiu. Pozdrawiam panią serdecznie i zachęcam, zapraszam do kontaktowania się. Może niekoniecznie raz na pół roku, ale nieźle, cudownie, że panią słyszę.
przypominam sobie w tej chwili tą akcję, jak działaliśmy bardzo intensywnie, drodzy Państwo, rzeczywiście ponad dobre pół roku temu, kiedy Pani miała zdiagnozowany nowotwór i było podejmowanie decyzji. Generalnie energetykę, czy powiedziałbym taką moc sobie, takiego powera miała cały czas. I to jest właśnie jeden z kluczy, przede wszystkim podstawowych do tego, żeby pokonywać choroby nowotworowe czy raka, bo to jest bardzo ważne, drodzy Państwo, ten optymizm, ta siła, ta dynamika. Kiedy człowiek zaczyna sobie rzeczywiście zdawać sprawę z tego, że to życie jest bardzo cenne, bardzo ważne i wykorzystanie każdej minuty, każdej chwili jest niezwykle ważne, tak? Więc dlatego podziwiam i z całym sercem z Panią jestem i drodzy Państwo, zawsze w chęci wspierania. Dobrze. To była Pani Agata. Pani Karolina, tak? Dobrze. Zrobię Pani oczyszczenie energetyczne, czakralne. Mamy tutaj cały czas. Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i siódmą. Rozpocząłem SMS przed połączeniem telefonicznym. Zachęcam, zapraszam, dzwońcie i piszcie. Okay. I zakładam błogosławieństwo i ochronę uwolnienia wszelkiego cierpienia i bólu, szczególnie po stracie. Droga Pani Karolino, zachęcam do tego, żeby Pani była w całej gotowości, w inwokacji i w sferze sztuki oddychania. Pozdrawiam serdecznie. Następny SMS pomoc. Widzę, że Państwo jesteście dzisiaj bardzo, bardzo aktywni. Pani Janina, urodzona 20 marca 1956 rok. marzec. Proszę o oczyszczenie, założenie ochrony. Pozdrawiam serdecznie. Sprawdzę pierwszej kolejności energetykę. Zaraz Pani powiem, co tutaj mogę porobić jeszcze. Dobra wiadomość. I już oczyszczam, wprowadzam energię. Oczyszczam ciało mentalne. Uwalniam z wszelkich blokad i negatywnych myśli. Oczyszczam ciało astralne, usuwając z niego wszelkie byty i nieczyste wpływy. Oczyszczam ciało eteryczne, usuwając z niego wszelkie choroby i cierpienie. Zakładam na Ciebie błogosławieństwo, ochronę. Mocą żywioł ziemi, wody, ognia i powietrza zakładam błogosławieństwo i ochronę, oczyszczenie, uwolnienie wszelkiego cierpienia i chorób. Niech się tak stanie zgodnie z wolą. I następny SMS. Pani Ewa, 24 marzec 1967. Proszę o sprawdzenie, czy nad moją osobą nie ma złej energii. Ewa. Nie, moje remedia nie widzą tutaj złej energii. Ale oczyszczam Pani ciało mentalne.
Oczyszczam ciało astralne. I oczyszczam ciało eteryczne, zwane bioplazmatycznym. I zakładam ochronę, błogosławieństwo i ochronę. I to będzie wystarczające. Wystarczające do tego, żeby chronić Panią, chronić przed właśnie jakimikolwiek spływami złej energii. Niewątpliwie jest coś takiego, takie zjawisko. Nawet swego czasu miałem taki przedmiot, ochronę psychoenergetyczną, gdzie wpływ przemocy energetycznej na człowieka jest przeogromny. I dzieje się to nie tylko na polu przemocy psychicznej, ale przede wszystkim na polu przemocy energetycznej. Drodzy Państwo, ciało energetyczne człowieka jest tak zbudowane, że jest przenikalne, więc też i również narażone na wszelkiego rodzaju doświadczenia energetyczne. Często wiele osób nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, że podlega przemocy energetycznej innych osób. Czasem są to nawet osoby bliskie, które w złości, w pasji przynoszą bardzo potężną energię. Nie są w pełni tego nawet świadome, bo już nie mówię o tych, którzy o tym wiedzą. Ale też nie potrafią się często zorientować, że taką właśnie wysyłają potężną energię. Jednym z charakterystycznych w ogóle objawów, to są objawy u osoby, która podlega przemocy energetycznej, to jest ociężałość. To jest ociężałość ciała, uczucie ociężałych kończyn, złe samopoczucie, aż do takich szczególnych nawet objawów. Ale oczywiście sobie tego nie gruntujcie, tylko zwróćcie ewentualnie uwagę, bo trzeba różnicować, czy są to objawy czysto psychosomatyczne, jeżeli nas jakiekolwiek dolegliwości dosięgają, czy są to na przykład objawy czysto energetyczne, ponieważ objawy energetyczne są przemijające, natomiast objawy psychosomatyczne nie są przemijające i wywołują określony skutek w organizmie, zatem trzeba je leczyć. Natomiast w sytuacjach energetycznych to jest bardzo krótka reakcja organizmu na określonym dystansie. Jeżeli jest to trwałe i długo występujące, oczywiście może się przerodzić w tak zwaną chorobę na podłożu psychosomatycznym, bądź też przełoży się nawet na ciężkie stany depresyjne i wiele innych podobnych spraw. Tak? Dlatego trzeba się do mnie zgłosić z takimi tematami. Ja zróżnicuję i oczywiście podam Wam odpowiedź, co jest przyczyną, co jest jakby sprawcą tych dolegliwości. Więc tylko dalej dodam, wstrzymałem się specjalnie, ale dodam, jakie jeszcze mogą być objawy, ale tak jak powiedziałem, drodzy Państwo, nie wiążcie się z tymi sugestiami. Czasami uczucie nudności, gniecenie tak zwane w przenośni, mówiąc językiem niemedycznym, a popularnym, gniecenie w dołku, gniecenie w żołądku, uczucie nudności, czyli tak jakby objawy choroby lokomocyjnej, często też bóle głowy, nieswoiste bóle głowy, często przemijające, albo połowiczne, lewo- albo prawostronne, czasami zdarzające się polyteliczne, dlatego mówię, to trzeba różnicować, dlatego też się zasekurowałem słowem, żeby powiedzieć, że trzeba to różnicować, bo nie muszą to być objawy energetyczne, mogą to być po prostu objawy choroby. Więc dlatego też nie wolno tego bagatelizować w żaden sposób, tak? Jeżeli dzieją się takie rzeczy, to tak jak mówię, żeby to szybko zróżnicować, jeżeli macie Państwo kontakt do mnie, a możecie go mieć przez stronę zbyszkopaty.pl lub też jestem w programach telewizyjnych, to również możecie natychmiast zadać pytanie. Będę różnicował, czy jest to objaw choroby, czy jest to objaw przemocy energetycznej, bo ta przemoc energetyczna jest powszechna. Nie powstałby przedmiot w studium, w szkole, który mówi o potrzebie ochrony psychoenergetycznej. To nie tylko są jakiegokolwiek rytuały, nauka określonych rytuałów, zabezpieczeń i tak dalej, i tak dalej. Ja to nazywam zakładanie parasoli ochronnych, ale to jest przede wszystkim potrafić zdiagnozować to, co się dzieje z Tobą. Czy jest to rzeczywiście przemoc energetyczna i wpływające na Ciebie określone czynniki energetyczne,
bo też kiedy uczę takiego przedmiotu jak bioenergoterapia, bioterapia, to też również uczę rozpoznawania określonych fal elektromagnetycznych, gęstości, częstotliwości i długości, również postrzegania siebie przestrzennego, to też przez odkrywanie przeciwności działania pól magnetycznych, ale też głównie jest to badanie pól odległości, na przykład związanych przede wszystkim z odległością ciała energetycznego pod tytułem ciało bioplazmatyczne, czyli to, które znajduje się 2 do 5 cm od skóry, i ciała eterycznego, które znajduje się od 30 do 60 cm od ciała fizycznego, i ciała mentalnego, który średnio znajduje się od 1,5 metra do 3. Są oczywiście indywidualne, jednostkowe te odległości również, bo każde emituje bardzo różne pole magnetyczne, zależne od nastroju, zależne od stanu zdrowia, od stanu duchowego, od praktyk duchowych itd., itd. I ta emisja jest sprawdzalna, to jest zmierzalne, sprawdzalne, kochani. Ja zresztą też byłem sprawdzany wielokrotnie laboratoryjnie, mam na to 1000 certyfikatów i wiele innych doświadczeń. Jak już wam to kiedyś opowiadałem, tak samo energetyzuję przedmioty, które moi studenci zawsze na egzaminie sprawdzają. Najpierw się tego uczą, a potem sprawdzają, który z przedmiotów, który nie widzieli, naenergetyzowałem. I to jest jeden z 1000, jak to się mówi, sposobów na zaliczenie egzaminu. I oczywiście trzeba mieć też świadomość tego, że tak zwana strefa komfortu, nie bez powodu te 2 metry, które mamy w tej chwili przy pandemii zasugerowane, że mamy taką mieć odległość, to bym powiedział wprost, że twoja strefa bezpieczeństwa to jest 1,5 metra. Witam serdecznie, dobry wieczór, mamy połączenie. Witam, witam pana Zbyszko. Ja bym chciał 5, 8, 50. 5, 8, 50. Co za entuzjazm. No. Zaskoczyło panią, że się pani połączyła, tak? Tak, zaskoczyło mnie, bo bardzo dużo straciłam pieniędzy i ciężko, naprawdę ciężko, a do pana to już w ogóle. Ale mimo, nie będę, bo mnie rozłączą zaraz. Działamy. To znaczy tak, mam ważne zdrowie moje. Proszę sprawdzić, jakie mam tam te, o Boże, a jak się do pana, nie przestanę mówić, bo wszystko stracę. Jak się dostać, strona zbyszkopaty.pl. Aha, przez stronę internetową. Chciałabym, bo ja nie działam internetem. Powiedzieć komuś, zadziała. Dobrze, poproszę o moje te punkty, czytam jak to. Energetyka w tej chwili jest 65%. To chyba nieźle do wieku, co? Dobrze jest, ale no szału nie ma. Musimy popracować nad tym. Nie ma szału, właśnie, nie ma szału. Bo może mi pan powiedzieć, czy ja jeszcze będę miała jakiegoś przyjaciela w życiu? Już patrzę. Już. Bo zaraz powiem imię takie, co bym tam może... Tak, już zobaczę. No, pani jest gotowa, energetyka jest bardzo dobra, serca, energetyka jest wspaniała. Ja nie mogę być sama, pani, nie mogę mnie nosić, ja mam tyle... Ale nie, no jako piąteczka, no absolutnie, broń Boże, no przecież tutaj Merkury nie pozwoli, nawet nie ma takiej opcji. Jeszcze lwica w pierwszej dekoracji. To tak nie ma, musi. Okej. Dobrze. Właśnie. Jeżeli ktoś jest, to niech pani mi poda datę i ja już sprawdzam. To znaczy datę mam tylko z dowodu, on podobno miał inną, ale to jest Janusz, 1, 1, 50, właśnie, a 25 chyba grudzień by był, 49 to by była normalna, ale nie jestem pewna. Gdyby to była 25, tak? To znaczy, słyszałam coś, że 25 grudzień, 49, ale w dowodzie to ma 1, 1, 50. No tak pisano, no także to bywa tak, że to się to przestawia. On jest sam? Sam. Sam, tak. Sam. No jeżeli by była, no tak, no bo tu by była wtedy odpowiedź, dlaczego jest sam, jakby był z 25. Jest dosyć towarzyski, dosyć atrakcyjny pan. Też jeden, tak, jeden, dwa. Tak, ale on ostatnio się strasznie obraził i czy on się w ogóle odezwie do mnie i czy w ogóle coś będzie z tego. Okej, już popracuję nad nim. Warto tę znajomość podtrzymywać i warto się tutaj z tym jakby odnaleźć, z tym panem, tak?
Gdyby to był 1 stycznia, to trochę słabo, ale myślę, że ta data jest błędnie wpisana. Bardziej bym był skłonny do tego 25 grudnia. Ale to jest lepsza wiadomość niż ten pierwszy. Bo jeżeli by to był pierwszy, to on jest rzeczywiście bardzo uparty. Niesamowicie uparty. Ale jest taki właśnie. No więc może tak być, że zatnie się w sobie, więc pooczyszczam tę relację i pooczyszczam go tutaj. I z tej daty, bo jeżeli się zaciął, no to będzie ciężko. Jeżeli się zaciął w sobie, to będzie ciężko. No ja chyba już nie zadzwonię, mimo to, że ja się nie obrażam, ale nie zadzwonię. A dlaczego nie? Nie. Sprawdzić, dlaczego? A dlaczego iść tym samym torem? Nie wystawił się, ożenił, teraz ona zmarła i się odezwa w 10 latach i dole mi czaruje. No mówię, a czemu ja taka jestem naiwna? Powie pan coś z daty. Jeżeli byłby koziorożcem, no jest koziorożcem, no to ma taką naturę. No tak, ale... To ma taką naturę, no. Że po prostu teraz nie chce, on też nie chce być sam i to jest bardziej wykalkulowane, bardziej wyrafinowane niż z potrzeby serca. Już tutaj oczyszczam tę relację. Koniec połączenia. Mam nadzieję, że po prostu coś się tutaj Państwu, że tak powiem, dobrego przydarzy. Chociaż no bym powiedział, że tak. No, pani ma dobre serce, dobrą naturę. No, Bolwice są opiekuńcze, ale to też jest kwestia, no, za przeproszeniem przegrać duszę tylko dlatego, że nie chce być sama, to też trochę średnio, tak? No więc ja myślę, że tutaj, jeżeli będzie taka, ten pan się tutaj trochę zaciął, no, bym powiedział tak, Janusz. Więc życzę pani, że tak powiem, powodzenia na tej drodze. Witam serdecznie, mamy następne połączenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę pana, ja chciałam w sprawie syna zadzwonić, w tym sensie, żeby oczyścić mu czakry, a zwłaszcza kręgosłup, bo on zawsze... U pana tam czyściłam, bo ten odcinek lędźwiowy w ogóle ma skrzywienie kręgosłupa, ale to ten odcinek lędźwiowy panu zawsze tam jakoś poprawiał. A ostatnio zwiększyło mu się bardzo ciśnienie i tak podejrzewamy, że to może być coś od nerek, ale jeszcze nie mamy wyników badań. Natomiast te wyniki z krwi ma wszystkie dobre. No i szukamy, czemu mu to ciśnienie tak wzrosło. Już szukam. Rozumiem, że jest na leczeniu, podczas dostał jakieś leki? No nie, to dopiero się zaczęło. Czy dopiero teraz, jest wstępnie wszystko? To znaczy, jakie to ciśnienie jest? Czy to już jest alarm, czy to jest po prostu powiedzmy 140? No 160 na 160 to nie jest małe. I 110 no nie jest mistrze. Małe, także bierze jakieś no. Leki, takie ćwiarteczki. A, no leki bierze, okej. Okay. Ale się utrzymuje, cały czas się utrzymuje. No i podejrzewam, że to będą nerki, skoro w krwi tam wszystko dobrze. No tak, ale to wie pani, to przy takim wysokim ciśnieniu to jest wysokie. 160 na 110 to jest już wysokie, niebezpieczne, szczególnie dolne. Jak przekroczy stówkę, to już jest alarmowa sytuacja. Raczej lepiej, żeby się zgłosił do lekarza niż ryzykował. No zgłosił się, proszę pana, i ma leki, i bierze te leki, ale... Aha, no to w porządku. Dzień bierze i jakby nie wziął, to zaraz mu to wzrasta. Nie ukrywam, że też mi się pokazuje lewa nerka. Problem tutaj z lewą nerką. Tak jakby tutaj... A lewa, nie prawa? Nie, bo lewa podnosi ciśnienie, a prawa obniża. No to będzie lewa, widzi pan. Tak, ale to jest też taka sytuacja, że żeby to wyjaśnić, w jednym słowie. Jeżeli jest problem z prawą nerką, w szczególności, to wtedy lewa podnosi ciśnienie. Rozumie pani? Taka jest zasada medycyny dalekowschodniej, medycyny chińskiej, że kiedy dzieje się coś z jednym narządem, to drugi zaczyna wybijać. I tak się dzieje z nerkami. Gdyby był tutaj, już to oczyszczam, już wprowadzam oczyszczenie i zobaczymy, czy będzie w miarę szybka poprawa. Ja chciałam wczoraj dzwonić, znaczy nie chciałam, tylko chciałam do pana zadzwonić, ale w wiadomościach wydawca powiedział, że będzie pan w sobotę i w niedzielę. Dzisiaj tak, no tak, do skoku zobaczyłam, że pan jest, bo zmienił datę pana przyjęcia. Nie. W programie no tak, było, że jestem w środę, czwartek. Niedziela. Tak? Nie, 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 nie. Było
Najpierw było sobota, niedziela. I dlatego ja nie zwróciłem uwagi, bo nie umawiałem się na sobotę i niedzielę, umawiałem się na środę i czwartek w ubiegłym tygodniu. Także i być może. Sobie zadzwonię sobotę. No, może jakiś, jak to mówią, czeski błąd. No, dobrze. Ale dobrze, że jesteśmy, to już jest dobrze. Tak, to już jest dobrze. No jak pan będzie następnym razem, to znowu zadzwonię. No cieszę się bardzo i tak jest wskazane. No żeby mi pan to znowu, bo to już z tym kręgosłupem nieraz, że dobrze. Pana jakoś i to wszystko mu tam pomagało się i funkcjonuje, funkcjonowało dobrze. Wie pani, a no... Teraz ze powodu stresu to wszystko. No to oczywiście. Już oczyszczam w tej chwili wnętrze i oczyszczam kręgosłup też. Już prowadzę. To proszę rękę położyć na swojej lewej ręce, jeśli jest to możliwe. Wspomożemy na go tak. Na lewej nerce. Tak jest. Czyli do prawej. Tak. O, ta z lewej strony. Dobrze. Wdychamy nosem, wydychamy ustami. I już otwieram. Przykaz. Skupiamy się. Kontakt wzrokowy. I oddychamy sobie przez chwilę. Dobrze. Oprężamy się. Sprawdzę u niego energetykę. Co się tutaj nam wydarzyło? No i rzeczywiście tutaj. No on będzie musiał troszeczkę nad tym jeszcze popracować. Teraz te leki też. Co mogę ja jako zrobić? No pani to może tylko ze mną popracować. No co może pani zrobić w tym momencie? No niewiele. Będę z tylko będę ze mną współpracować. Dokładnie. Dobrze. No u pani energetyka skoczyła na 75. Czyli bardzo dobrze. Czyli mamy tę relację, dobry kontakt, więc to automatycznie dosyć mocno dobrze działa. To znaczy my mamy dobrze, ale co będzie z synem? Czy dobrze syn będzie. Też będzie miał córę? Dobrze. Tak, bo u niego energetyka tak. Od razu się podniosła. No właśnie dlatego ja zawsze zachęcam do tego, żeby ze mną współpracować, bo wtedy jest bezpośredni wpływ mentalny, tak? Pani wie, jak on wygląda, pani wie, ma z nim relację rodzicielską, więc to jest tak samo bardzo duży wpływ na dziecko, tak? No bo ja to widzę i postrzegam przez wiele lat, kiedy matki pracują na przykład z dziećmi, z niemowlętami bądź z dziećmi z problemami, no wiadomo, różnych chorób, z którymi nie ma kontaktu, więc ten przepływ energii jest niesamowity. W czym mogę jeszcze pomóc? Nie. No tylko w tej sprawie właśnie dzwoniłam, żeby jemu to pomóc, bo jak pan mnie pomagał, to ta energia skakała na 90 od razu. No, nie wykluczamy. No dzisiaj jest tak, jeżeli przez niego jest koniec połączenia. Dziękuję pani bardzo, pozdrawiam serdecznie. I kochani, zapraszamy na przerwę.
Witam Państwa, nazywam się Katarzyna Graczek-Paluch, jestem medium oraz tarocistką. Zapraszam do oglądania programów EZO-TV, podczas których możecie korzystać z mojej wiedzy ezoterycznej. Odpowiem na pytania z każdej dziedziny życia. Miłość, praca, finanse, partnerstwo. Podpowiem, jak rozwiązać trudne sytuacje życiowe. Pamiętajcie, że decyzja należy do Was. Warto wiedzieć, jakie są rady i ostrzeżenia na drodze do sukcesu i szczęścia. Pomogę Ci. Do zobaczenia w programach EZO-TV. Medium Katarzyna. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Zbyszko Patyk. Jestem naturoterapeutą z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Jako terapeuta, wykładowca oraz mistrz, nauczyciel uzdrawiania duchowego chętnie pomagam w rozwoju duchowym, a tysiącom z Was przynoszę ulgę w cierpieniu i choroby. Jestem autorytetem, ekspertem oraz mistrzem wielu metod uzdrawiania. Jeśli podejmą Państwo ze mną współpracę w moich programach EZO-TV, jestem przekonany, że osiągniemy cel, jakim jest Wasze szczęście, zdrowie i dobrobyt. Zapraszam na moje programy do EZO-TV. Zadzwoń, napisz, pomogę również Tobie. Mistrz uzdrawiania duchowego Zbyszko Patyk. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji ezoterycznej w EZO-TV. Zapraszam do oglądania moich programów. Nazywam się Iwona Turlej, jestem medium, łącznikiem, parapsychologiem, tarocistką i numerologiem kabalistycznym. Prowadzę wiele kursów, warsztatów, również wykładam w szkołach psychotronicznych, ezoterycznych. Natomiast EZO-TV prowadzę specjalnie dla Państwa programy, w których buduję Waszą przyszłość, pokazuję Waszą przyszłość, ale również oczyszczam energetycznie i odprowadzam złe energie. Zapraszam serdecznie do zaglądania również na naszą stronę internetową www.ezotv.pl, ale też do lajkowania naszej strony na Facebooku EZO-TV w TOTV. Będziecie wtedy Państwo na bieżąco zawsze z naszymi programami, również przede wszystkim z moimi programami w EZO-TV, na które szczególnie Państwa zapraszam. Witam serdecznie, mam na imię Beata i mam przyjemność zaprosić Państwa do oglądania i brania czynnego udziału w moich programach w EZO-TV. Już od 8 lat jestem obecna w Waszych domach i z ogromną radością pomagam wszystkim tym, którzy o to poproszą. Czytam karty Tarota i pracuję z energią Reiki. Oczyszczam Was energetycznie i pomagam pokonać wszystkie problemy życiowe, które stanął na Waszej drodze. Pomoc innym poprzez moją pracę jest i będzie moją pasją. Od ponad 20 lat pomagam innym, wykorzystując królewską wiedzę, jaką jest astrologia. Tysiące zinterpretowanych horoskopów sprawiły, że mogę z dużą precyzją wskazać Państwu rozwiązanie Waszych problemów, podpowiedzieć najkorzystniejsze daty, wskazać mocne strony. Horoskopy partnerskie, ustalanie przyszłości związku, diagnozowanie przyczyn problemów i podanie skutecznych rozwiązań to tylko niektóre z moich możliwości. Moje umiejętności sprawiają, że chętnie i z zadowoleniem Państwo do mnie powracają, czym czuję się zaszczycona. Dziękuję. Astrolog Merkuria. Zachęcam, zapraszam ostatnie kilkadziesiąt minut programu, również około północy rytuał oczyszczenie przez jantrę Jowisza. To będzie taki specjalny rytuał oczyszczający, uwalniający właśnie z tej wszelkich przeszkód, ignorancji duchowej, bo to jest niestety choroba XXI wieku. Zatem też, bo ktoś może oczywiście powiedzieć, że się czuje osobą duchową i duchowną w swojej formie
doświadczenia duchowego, tak, duch ducha. Natomiast zauważam, że zawsze, szczególnie właśnie te osoby, które mają tę głęboką więź duchową, muszą podlegać takim właśnie procesom oczyszczenia. Dlatego do tego zachęcam, zapraszam, żeby być w tym rytuale. Dlatego wysyłajcie SMS na oczyszczenie Jantrą Jowisza. A ja wracam do SMS-ów i czekam na wasze połączenia telefoniczne. I następny SMS. Pomoc. Pani na A. Rocznik 69. Proszę o oczyszczenie czakr, aury, krwi, limfy, nerek, wątroby, stany zapalne, głowa, kręgi szyjne. Dziękuję. Zapraszam. Pani Aneta. Już działamy. Okej. Także moi drodzy Państwo, ci, którzy obsługują Facebooka, ci, którzy obsługują internet, ja, jeżeli będę w następnym, powiedzmy, miesiącu w programie, to Wam zapowiem, powiedzmy, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, tam znajdziecie informacje. Mam nadzieję, że też to uda wcześniej zrobić. No bo widzę, że jednak, drodzy Państwo, bardzo wyczekujecie na mój program, bardzo jesteście, powiedział, aktywni i mili, dlatego też będę się starał, żeby Państwa troszkę uprzedzić, żeby to nie było takiego jakby zaskoczenia. Trudno dzisiaj słuchając, że być może tam jakieś było zapętlenie programowe, ale nie sądzę, ja się umawiałem na środę i czwartek z wydawcą, więc na ten tydzień. I to już było mniej więcej tydzień temu zasygnalizowane w ramach programowych. Tak, gdy wejdziecie na stronę ezotv.pl, to tam jest zawsze oczywiście program. Mhm. Witam serdecznie, dobry wieczór. Mamy połączenie. No, dobry wieczór, moje nazwisko Jan. Tam wczoraj rozmawiałem o rodzinie, a dzisiaj chciałem o sobie. Chodzi o to, że no, też mam podwyższone ciśnienie, dużą cukrzycę. Tak. No i miałem taki ostatnio lekki udar. No i bardzo się pocę teraz po tym wszystkim, przy tym depresji. Rozumiem. No chciałbym, że coś pomóż. No nie wiem, jak tam energetycznie wygląda. Już sprawdzam. Już pani, ja nie sprawdzam. Chciałem się jeszcze dopytać. Więcej jak miesiąc ten taki lekki udar był? Tak, tak. Około miesiąca czasu? Tak. Mhm. Nie wiem, czy to... Tak? Tak, tak, słucham pana. Jest pogłos, możemy się słabo słyszeć. Być może, że z telewizora. Już sprawdzam u pana energię. No, około 60%. Nie jest... Jest dobrze. Jest dobra energia przy tym stanie... Zdrowie. No tak, ale tam odnośnie tego ciśnienia i tego pocenia bardzo się poczę i te, to tam jeszcze odnośnie tej trzustki, nie? Bo to tam no, dosyć te cukry mam wysokie. Jak wysokie? Ile mniej więcej? Mimo leczenia? Nawet do 300 dochodzą. To bardzo wysoko. Rozumiem, że cały czas jest pan na lekach, tak? Na insulinie. Na insulinie. I mimo wszystko nie można tego ustabilizować. No tam stabilizuje się, ale to nie tak dokładnie. No. Nie no, wiem, o co chodzi. No. To jest temat mi bardzo znany, dobrze znany, jeśli chodzi o cukrzycę. Więc tutaj kwestia jest, już sprawdzam, bo pojawia się i niedyspozycja trzustki, i niedyspozycja wątroby teraz. No tak, bo mnie tu boli jak wątroby. No. Dokładnie. Pani Ani, bardzo proszę teraz położyć rękę na trzustce, lewą rękę.
postarać się tak, żeby dotknąć tego brzucha. Ja już od razu będę dla Pana robił przekazy, bo tutaj nie ma na co czekać i wahadłować wahadełkiem, tylko po prostu wchodzimy już w przekaz uzdrowienia. Dobrze? Dobrze. No, okej. Okay. Proszę się skupić ze mną, tak? Jeśli jest możliwe, utrzymujmy kontakt wzrokowy. Wdech ustami, wydech nosem proszę zastosować. Wdech ustami, wydech nosem. Bardzo się skumulowała energia w tych narządach, wątroba, trzustka i organizm nie umie sobie z tym poradzić, dlatego wyrzuca to ciepło na zewnątrz. Wdech ustami, wdech nosem. Oddychamy. Nie zatrzymywać powietrza na wdechu i wydechu. Cały czas i starajmy się utrzymywać kontakt wzrokowy. Wdech ustami, wydech nosem. Zmienić rękę na prawą, prawą położyć na wątrobie i dalej ten sam oddech, wdech ustami, wydech nosem. Dobrze. Rękę przenieść prawą na splot słoneczny. Musimy to ciepło stamtąd wypuścić. Wdech ustami, wydech nosem, dalej to samo. I codziennie robić sobie takie sesje nawet 4 razy dziennie. Przynajmniej 5 minut, jedna sesja. Na każdym miejscu ręką. To jest bardzo ważne, żeby tą energię stamtąd wyeksponować na zewnątrz. Bo to pocenie nie da spokoju w tym momencie. Dobrze. Odprężyć się, przepraszam, rozluźnić i starać się skupić na odbiorze energii ode mnie. Dobrze. Odprężamy się. Ja zaraz sprawdzę energetykę. Czy tutaj jeszcze... Aha. Miałem dopytać, czy chodzi jeszcze o syna. Jakąś sprawę, ale to... jeszcze idzie. 80-85%. Genialnie Pan ze mną współpracował. Nawet prawie 90%. Bardzo dużo poszło. Będzie cukier schodził w dół, pomimo... tego, co się dzieje. Drodzy Państwo, zdradzę Wam taką tajemnicę, że
jeżeli chodzi o cukrzycę, to właśnie techniki oddechowe, oddychanie, praca z energią, wtedy powstaje oczywiście, mówi nie dla tych osób, którzy na przykład pracują z energią. Cukier radykalnie spada, nawet 100 jednostek w bardzo szybkim tempie, dosłownie. Nie spadnie poniżej, nie ma lęków, kochani, że ktoś jak leki przedawkuje ewentualnie insulinę, to tak samo ma tą hipoglikemię błyskawiczną. Jeżeli ktoś ma klasyczną hiperglikemię i tak zwaną, mówiąc popularnie, dwójkę cukrzycę, to w tym momencie ten cukier bardzo radykalnie, bardzo znacznie glukoza spada. To zużycie energetyczne, energia dosłownie pochłania glukozę. I to jest bardzo dobra informacja dla osób, które, tak jak powiedziałem, mają cukrzycę leczoną, wdrożoną, że tak powiem, czy jakikolwiek inny sposób, sztuką oddychania sobie świetnie poradzą. Przynajmniej ustabilizują. I wtedy leczenie jest o wiele bardziej, bym powiedział, skuteczne. Przy jedynce, przy insulinowej, klasycznej, to jest ta sama zasada. U pana się akurat zdarzyła taka sytuacja, że również przy udarze i przy cukrzycy, co zresztą bardzo często udar idzie w parze z cukrzycą. I to wszyscy, którzy mają tę dolegliwość, wiedzą o tym. Więc trzeba bardzo, bardzo uważać. Trzeba być naprawdę bardzo, bardzo czujnym zawsze. Szczególnie wtedy, kiedy no niestety nie stosujemy restrykcji dietetycznych, to trzeba mieć też świadomość tego, że trzeba być naprawdę bardzo czujnym i często ten cukier sprawdzać, często go badać. Jak jeden z moich przyjaciół, lekarzy, również powiedział, że rób nawet to co 3 godziny, bo jest ta zasada jedna, że tak jak przyjmuje się posiłki co 3 godziny, tak powinno się je również i sprawdzać cały czas glukometrem. Od tego jest, bo to jest też bardzo chytra choroba. Niesamowicie przechytrzyć potrafi każdego człowieka. Więc te spadki i wzrosty są bardzo, bardzo charakterystyczne. Dlatego Państwo, drodzy moi, zawsze uważajcie na to. I bądźcie zawsze czujni. Wracam do SMS-ów. To był SMS pani Aneta 8.2. Ok, to był ten anonimowy, tak? Oczyszczenie czak krwi, limfy, nerek wątrowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I już zaczynamy działanie. Oczyszczam ciało mentalne. Zaczynam od aury. Ciało eteryczne. I ciało astralne w tej kolejności. Tutaj, jeżeli intuicja ci mówi, to zawsze można, że tak powiem, tymi metodami sterować. Nie musi to być jakby schematyczne, że najpierw ciało eteryczne, potem astralne, potem mentalne. Tych ciał jest 7 co najmniej i więcej, więc to jest kwestia wyboru zgodnie z potrzebą danego procesu. I oczyszczam czakry. Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą. Ta energetyka nam tutaj spadła. Oczyszczam Twoje ciało fizyczne z cierpienia i chorób. Twoje narządy wewnętrzne. I kręgosłup. Zakładam błogosławieństwo i ochronę, jeśli tak stanie zgodnie z moją wolą. Pozdrawiam serdecznie. I następny SMS. Pani Grażyna, urodzona 1 grudnia 1954.
Pani Zbyszko, proszę o diagnozę energetyczną, sprawdzenie i uzdrowienie organów. Pozdrawiam. Konkret. No, powiedziałbym, że zaskoczenie. Energetyka ma pani 70% dla mnie dzisiaj. To dobra wiadomość, bardzo pozytywna. Okay. Zwrócić uwagę na narządy wewnętrzne. Oczyszczam, wyrównuję energię i potencjał ich. Oczyszczam ciało eteryczne. Oczyszczam ciało astralne. I oczyszczam ciało mentalne. Równoważę energię na wszystkich poziomach. Zakładam błogosławieństwo i ochronę, uwolnienie wszelkiego cierpienia i bólu. Pozdrawiam serdecznie. I następny SMS pomoc. Proszę oczyścić relację. SMS anonimowy, więc pani na J. Z panem również J. I założyć ochronę. Dziękuję, pozdrawiam. Czyli na męża i na panią, tak. Oczyszczenie i oczyszczenie relacji. O, tutaj bardziej mi pomoże. O. Merkaba. Bo tutaj te widzę, że te relacje między wami się bardzo mocno popsuły. Oczyszczam relacje między Janiną a Józefem. Oczyszczam i równuję energię. W relacji, związku i we wszelkich potrzebach. Z poziomu serca, z poziomu splotu słonecznego. I z poziomu komunikacji czakry Wishuddha i Ajna. I zakładam błogosławieństwo i ochronę zgodnie z pani życzeniem. Dobrze. I to, moi drodzy państwo, czekam na wasze telefony. Mobilizujcie się, zbliżamy się do godziny 12. Co prawda 20 minut jeszcze mamy, ale to jest czas, na który możecie jeszcze się zmobilizować SMS-ami na oczyszczenie jantrą. Zadzwonić jeszcze do studia, jeszcze wiele, wiele tematów możemy rozwiązać. Zdecydowanie, drodzy państwo, czas po temu jest bardzo dobry, doskonały wręcz, do tego, żeby mieć dzisiaj tę energię nośną do rozwiązania wielu spraw. Dzisiaj program rzeczywiście bardzo dynamiczny, bardzo aktywny, z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że teraz jeszcze będziemy tak, powiedzmy, no, jeszcze dobre 40 minut, 30, 35, no, przesadziłem z tym 40 minut. Mamy programu, moi drodzy, więc możemy bardzo wiele jeszcze tematów poruszyć. Dzisiaj starałem się też państwu wiele tematów właśnie takich
czysto energetycznych, wręcz mistycznych przekazać i pobudzić do działania. Przypomnę jeszcze ten wspaniały Jowisz, który nam dzisiaj patronuje dzisiejszego dnia. I zresztą zawsze zachęcam, z kim w jakikolwiek sposób wchodzę w relacje, w działania na przyszłość. Zachęcam do tego, żeby właśnie korzystać z tej energii nośnej, jaką jest energia planetarna. I również korzystać z tej energii, jaką niesie ta najbliżej nam Księżyc, znajdująca się struktura gwiezdna, która przynosi również bardzo charakterystyczną i ciekawą energię. Proszę sobie wyobrazić, że tak ludzkość jakby przyjęła do wiadomości, że taką planetą bardzo, gwiazdą oczywiście, ale mówię tutaj w tym języku starożytnym, że są nazywane planetami. Oczywiście tutaj graha są nazywane, to w sanskrycie graha to nie oznacza właściwie planeta, tylko to jest synonim słowa odnoszącego się do osobowości, tak? Więc jakby tutaj też trzeba jakby przyjąć taki język komunikacji. Zatem Słońce jako jest dominowane jako energia męska i wszyscy o tym wiedzą. Księżyc jako energia żeńska. Ziemia staje się w tym momencie jakby odrobinę nijaka. Przenośnie oczywiście. Czyli dziecko, czyli to, które cały czas jest pod pewną opieką aktywności. Ale są jeszcze wszyscy ci wujowie, bratankowie i tak dalej. Czyli są te planety w Układzie Słonecznym, które mają przeogromny wpływ na Ziemię, jako patrząc z punktu takiego widzenia heliocentrycznego, Ziemia jest jakby najważniejsza w tym całym Układzie, to również oczywiście człowiek jest tą, nazwijmy to tak, istotą, która jest najważniejsza na Ziemi. Więc to odniesienie patrzymy zawsze z takiego punktu, z punktu widzenia człowieka, czyli ta rzeczywistość jakby wokół nas jest kreowana dla nas, można powiedzieć. Tak? Zatem i ludzkość idąc tym torem cały czas szła, drogi starożytne i współczesne idą tym torem, żeby jakby odkrywać możliwości i działania, które są jakby z korzyścią dla człowieka. Bolesne jest tylko to, że człowiek często nie pojmując swojej właściwej istoty duchowej, niestety eksploatuje Ziemię i kosmos do, można powiedzieć, bezgranicznie. Rozumując rzeczywiście w kategoriach ignorancji, absolutnej ignorancji duchowej. Każda osoba i każda istota, która zdaje sobie sprawę z tego, że jest istotą duchową, o niezwykłych wartościach i niezwykłych właściwościach i tworzy systemy moralno-etyczne, które dzięki temu ludzkość rozwija się w postępie, a nie w charakterze cofania się w materialny byt, to jest jakby siłą rozwoju każdej istoty, każdego człowieka. Zatem też i również spostrzegając świat przez wykorzystywanie, mówię w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, tak jak wykorzystujemy pokarm do tego, żeby podtrzymywać życie, wodę do tego, żeby podtrzymywać życie i oddech do tego, żeby żyć, to tak również wykorzystujemy energię planetarną. I to wie każdy człowiek na tej Ziemi, że wiele takich, i to jest oczywiście już powszechny, nawet uznany medycznie termin, ludzie o skłonnościach do postrzegania jakby swoich problemów zdrowotnych przez, mówię tutaj o osobach, które mają, przypomnijcie mi słowo, meteopaci. Dziękuję zawsze za podpowiedzi. Meteopaci, którzy wiedzą doskonale, kiedy zmieniają się fazy Księżyca, kiedy jest aktywność Słońca, kiedy jest aktywność innych planet, choć tego do końca nie uznają niektórzy, to meteopata doskonale sobie zdaje sprawę z tego, co się dzieje na Księżycu, bo on to odbiera. I takowoż i zmiany pogodowe również na Ziemi, zmiany wahania ciśnienia i tak dalej, tak? Więc trzeba tutaj zrozumieć też, że Księżyc w porównaniu do
zasadniczo nie ma żadnego porównania, jeżeli chodzi o gabaryty i wpływ na organizm ludzki, takich ogromnych planet jak Jowisz, Saturn, Merkury czy Wenus chociażby, bliska nam, czy Słońce, czy Mars. Tak? Więc trzeba mieć tego świadomość, że ten wpływ jest przeogromny. I dlatego starożytni, że tak to określę, przez głęboki wgląd rozpoznali, że możemy mieć wpływ na energię, bo mamy cały czas tę energię. Energia mentalna jest najpotężniejszą energią wszechświata. I to jest właśnie cykl cały, który nam jest potrzebny i spójny do tego, abyśmy mieli świadomość, dziękuję, i świadomość tego, że jesteście, moi drodzy, pod wpływem tych wszystkich zjawisk. Ludzkość jest pod wpływem tych zjawisk, każdy z nas. Dlatego trzeba również odnajdywać drogę do tego, żeby umieć sobie z tym niejako radzić. Kochani, minutki płyną. Ja nie chcę wam tutaj zbyt wiele zabierać waszego czasu, bo to jest wasz czas antenowy. Moja posługa dla was, drodzy państwo, to jest jedno, a wasz czas antenowy to jest właśnie możliwość skorzystania z mojej obecności w studiu. Zatem mamy jeszcze kilkanaście minut, z których możecie i wysłać SMS-y, kochani. Listę już otrzymałem od pana wydawcy, większą część. Możecie jeszcze dalej wysyłać SMS-y, one do mnie dotrą tradycyjną drogą elektroniczną i będziecie uczestnikami tej wspaniałego, króciutkiego, ale jakże wspaniałego rytuału, który pozwoli przede wszystkim ugruntować tę energię Jowisza, która jest właśnie tym, ja to nazywam takim wspaniałym mądralą, który nas cały czas wspiera. Żeby właśnie ta energia, która jest w tej chwili bardzo, bardzo szczególna, a szczególna jest, jak powiedziałem, jeszcze bardzo długo. Bardzo długo, jeszcze 22 lata. I ta eskalacja tej energii będzie coraz większa. I tej energii takiej i pozytywnej, i negatywnej. Więc my mamy wybór, możemy wybrać tę energię pozytywną, ponieważ wpiszemy się w ten kod. Proszę mi wierzyć, że to naprawdę działa. To jest moje wiele lat praktyki, współdziałania, propagowania czegoś takiego jak yoga planet, yoga planetarna w wielu miejscach na świecie. Uczenie określonych rytuałów to są również takie określone rytuały. Wiele osób, wielu z państwa na pewno zna coś takiego jak rytuały tybetańskie, powitania słońca i wiele, wiele innych rytuałów ciała. To jest tak zwany system kajakalpa, czyli system odmładzających ćwiczeń, w które wpisują się rytuały ceremonii planetarnej. Jest to bardzo, bardzo szczególny rytuał, drodzy państwo. Zachęcam do tego, żebyście również kontaktowali się ze mną drogą, jak powiedziałem, e-mailową i telefoniczną, korzystali że tak powiem, z kontaktu przez stronę internetową zbyszkopatyk.pl. Facebookowiczów też zapraszam do kontaktu. Pytajcie, moi drodzy, mam cały program online'owych szkoleń, więc również teraz w tej sytuacji bądźcie, moi drodzy, też czujni na określone wyzwania dla siebie. Człowiek, który przestaje się aktywować, przestaje się rozwijać, to stoi w miejscu, jak znane jest powiedzenie, tak? A szczególnie to jest bardzo istotne w obszarze ducha. Choć, jak apostoł Paweł mawia, zawsze mi przypominają się te słowa, choć duch ochoczy, to ciało mdłe. Teraz, szczególnie w pandemii, drodzy państwo, na całym świecie jest bardzo ważne. Stosujcie moc oddechu, bo tylko z wszelkimi pandemiami, wirusami, bakteriami, wirusy to i bakterie, za nimi idą. Więc trzeba mieć świadomość tego, że teraz jest czas absolutnie. Priorytet. Oddychajcie. Oddychajcie technikami oddechowymi. Co robią te techniki oddechowe? Co robi świadomy oddech? Pobudza układ neurohormonalny. Bez hormonów nie ma życia. Hormony wędrują we krwi
razem z dobrze utlenowaną, razem z tlenem. Dobrze utlenowana krew to przede wszystkim zdrowie, to odporność, to uwolnienie się z chorób albo też zablokowanie tych chorób. Właśnie docierają SMS-y na oczyszczenie jantrą, kochani. Wysyłajcie, czyli widzicie, cały czas jesteśmy aktywni. Drodzy Państwo, cały czas działam ja, działa Pan wydawca. Nic, drodzy Państwo, nie ucieka. I mamy połączenie. Zapraszam. Dobry wieczór, z kim mam przyjemność? Halo, dobry wieczór, z tej strony Wioleta. Bardzo mi miło, że mogłam się dodzwonić jeszcze dzisiaj. Mnie też. Dnia do Pana. Ja mam podaną swoją datę i datę mam dwóch synów moich i siostrzenicy. I bardzo bym prosiła o oczyszczenie mnie i tych osób, które podałam. Dobrze. To znaczy zapisanie na ceremonię ognia. Dobrze. I Panie Zbyszko, bardzo bym prosiła też na spojrzenie na moją energetykę i takie doenergetyzowanie, uzdrowienie po prostu moich czakr. Dobrze, już działam. Dziękuję. Spiszę tylko sobie szybciutko, żeby mi to nie uciekło gdzieś te imiona. Pani dzwoni z zagranicy? Tak, dlatego ja podałam właśnie wydawcy, dlatego że te imiona tak trochę inaczej się pisze, jak w naszym języku dobrze, polskim, dobrze. Ale podobne po prostu. Oczywiście. Już, dlatego widzę, że troszkę Pani podała tych danych, więc dlatego postaram się, żeby to sobie już spisać. Dobrze, ja zapytałam i ceremonię ognia. Czy pozwolono mi po prostu spisać. Nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trzy imiona, no i ja oczywiście jako czwarta. Okej, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dlatego też mówię, od razu to spiszę, żeby mi tutaj się to nie gdzieś nie wymknęło. Już sprawdzam u Pani energetykę i zaraz będziemy działać. Bardzo dobrze, 68, prawie 70%. 68%. Super. To jest dobra. To jest dobra wiadomość na dzisiaj. Pozytywna, tak. Tak, ta energia jest dosyć fajnie duża. Co teraz jeszcze mam dla Pani zrobić? No takie doenergetyzowanie po prostu, czy jest możliwość oczyszczenia czakr? Tak, oczywiście. Tak, żebym... Jeżeli Pani jest na połączeniu, to szybciutko to zrobimy. Proszę położyć rękę w okolicach pierwszej czakry, czyli tak na wysokości pęcherza moczowego. Oddychać sobie swobodnie, oddychać sobie nosem, wdech nosem, wydech nosem. Oddychamy sobie. Złączymy w tej chwili dwie czakry, pierwszą i drugą. Na razie oddychamy sobie pierwszą czakrą. Tam się skupiamy. O, niestety połączenie nam uciekło. Drugą czakrą. Wdech nosem, wdech nosem. Mam nadzieję, że się słyszymy, więc dalej będę kontynuować. Przesuwamy rękę w okolicę podpępkową. Wdech nosem, wdech ustami. Wdech nosem, wdech ustami. Przesuwamy na okolice pępka i połączenie wyżej w stronę splotu słonecznego, wdech ustami, wydech nosem. Na klatkę piersiową, wdech ustami, wydech ustami. Czakra serca, czakra gardła. Tarczyce gardło, wdech ustami, wydech ustami, intencja w kierunku trzeciego oka i wyższej czakry. Okay. Zakładam błogosławieństwo i ochronę, uwolnienia wszelkiego cierpienia i chorób. I wszystkie osoby, które mi Pani tutaj podała, będą zapisane w ceremonii. Kochani, jest za 5:12. Jeszcze postaram się, żeby ktoś mógł się dodzwonić, napisać. No i mamy jeszcze połączenie. Wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Zbyszko Patyk, w czym mogę pomóc? Ja również witam. Ostatnio chyba rozmawialiśmy bodajże we wrześniu. Ja prawie cały rok czasu mam ciśnienie nadgarstka, poza tym prawa ręka, kciuk,
Przewróciłam się w lipcu i tu cały czas się coś dzieje. To jest jeden problem, a drugi problem jest taki, że wypada mi dużo włosów. Mhm. Więc nie wiem, czy to hormonalne sprawy, czy mógłby pan w tych obydwu sprawach zaradzić. Już sprawdzam. Tak, 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 tak. Która ręka? Prawa. Prawa. Gdzieś inny garstek. To nic nie jest. Nie wiem, czy ta ręka nie powinna być nieuruchomiona, czy... Mhm. Bo mam mieszane uczucia. To był lipiec, tak? To był lipiec. Coś wykazały prześwietlenia, czy jakieś inne Były odpryski, cząstki w obydwu stawach, ale nie wiem, czy to prześwietlenie było dobrze zrobione, bo Aha. Mi się wydaje, że po drugiej stronie tego stawu tutaj bardziej mnie boli. Ja cały czas pracuję i używam rąk w pracy, więc... Rozumiem. Ale jak w weekend na przykład pospałam dłużej, no bo to i ta ciśnienie nadgarstka się też tutaj kumuluje z tym, tak, tak. To wręcz nie byłam w stanie zgiąć tego palca. Mhm. Pani się przewróciła i podparła na tej ręce, czy jakaś inna sytuacja Ja była? Nie to, że się przewróciłam, podparłam, ja upadłam dosyć mocno na tą rękę. Aha. Ale pani po prostu musiała się jakoś tak wybronić, tak? Próbować się wybronić. No... Cały ciężar, cały impet poszedł właśnie Rozumiem. Na tą rękę. No. Tak dopytuję, bo chcę sobie to jakby tutaj odtworzyć, tak? Co się mogło wtedy wydarzyć i czy nie ma tutaj jeszcze dodatkowo zespołu barkowego i napięcia łokciowego. Czyli mogła być po prostu cała w tej chwili, dlatego nie chcę te miejsce jakby odpuścić, tak? Bo cały czas... To znaczy ja chodziłam i do chiropraktyka i tam to pomoc pomogło i ja wiem, że spanie na jednej czy na drugiej stronie to zawsze mi się wiąże, nawet 10 minut to mi się wiąże od razu z cierpnięciem bardziej intensywnym tych rąk obydwu. Bo i kręgi mi się pokazują w tej chwili, bo przez upadek również się przesunęły kręgi. I to jest problem. I obawiam się, że tutaj ten temat nie był poruszony, bo tu mi się to wyraźnie pojawia. To znaczy ja byłam chyba ze 3 razy od lipca u tego kręgarza i jest lepiej, tylko że ja myślałam, że tutaj jeszcze... I 3 razy to nie jest za dużo. To wcale nie jest za dużo. Nie, absolutnie nie. Z takimi tematami się długo pracuje, wie pani. To nie jest tak naprawdę do końca. Ja sobie jeszcze tutaj w tej chwili sprawdzę i zobaczę, które kręgi u pani tutaj jeszcze pracują. Ewidentnie to, co powiedziałem, C7, TH1, tego się trzymam. Jest przyblokowany i niewątpliwie jeszcze jest problem, dlatego się pojawia i mrowienie w palcach, pojawia się również blokada na stawie łokciowym. Ewidentnie. Staram się to już oczyścić energetycznie, ale gdyby pani była uprzejma położyć rękę tak na karku, jeżeli pani da radę w ogóle, a jeżeli nie, to z przodu. Rękę na karku, tak? Tak, jeżeli jest to możliwe, a jeżeli nie, to z przodu. Tak. Jest ta sama strefa odruchowa, więc tutaj nie ma specjalnie problemu, tak? Spróbować ze mną chwilę oddychać, proszę utrzymywać ze mną kontakt wzrokowy, wdychać ustami, wydychać ustami. Delikatnie, ale zdecydowanie. I utrzymywać kontakt wzrokowy. Postaram się, żeby tą rozblokować ten kark. Okej. Rozluźnić. Opuścić, tak, odprężyć się i dalej starać się przejąć ode mnie przekaz, tak, w odprężeniu, w rozluźnieniu. Dobrze. Odprężyć się. O czym jeszcze pani do mnie mówiła?
bo wszedłem w te włosy mi wypadają. Nie wiem, czy to hormonalne, czy brak żelaza, czy... Czy wie pani, no to jest temat rozległy, tak? Jeżeli pani ma ochotę, bo tutaj za dzisiaj za dużo, za bardzo nie poszalejemy, ale to proszę wejść na moją stronę internetową i może skontaktować się ze mną indywidualnie. Bo temat może być rozległy. Postaram się pani wtedy pomóc bardziej. Oczywiście. Bo no tutaj to nic pani nie powiem, bo temat włosów to jest, tak jak mówię, rozległy. Od problemów z żołądkiem po zaburzenie hormonalne, po problemy z tarczycą. Więc to jest problem bardzo rozległy. Musimy to po prostu głębiej wniknąć. I oczyszczam. Ale już w tej chwili działam, już oczyszczam. Działam przede wszystkim w kierunku tarczycy. Rękę proszę położyć na tarczycy i wzmocnić, tak? Włosy... Którą rękę? Najlepiej lewą. Z włosami jest taka sytuacja, wdychać sobie ustami, wydychać ustami. Włosy badają bardzo dużo sygnałów z ciała. Szczególnie jeżeli ich, powiedzmy, jest w pewnym okresie więcej, jakby poczucie, że więcej wychodzi. To jest bardzo mocny sygnał. No pierwszy raz w życiu mi tak wypadają. No dlatego, dlatego powiedziałem, że trzeba zwrócić na to uwagę. Drodzy Państwo, no ja tak przypominam o tych jakichś tam działaniach indywidualnych. Wy decydujecie, nie ja. Nie tak naprawdę w tym temacie. Są sytuacje, których absolutnie trzeba jakby więcej zmotywować działań. Kochani, jest 12 punkt. Ja w tej chwili już szykuję tutaj definicję. Ktoś mi się tutaj zgłosił. No i jeszcze cały czas widzę, SMS-y docierają. Jantra. Pani Ewa, urodzona 12 lipiec. Może roku nie będę mówił, tylko będziecie Państwo się orientowali po dacie, tak? Przyspieszymy, że tak powiem, tempo. Ja w międzyczasie już tutaj postaram się uszykować sobie miejsce na to, żeby osadzić, że tak powiem, jantrę, bo ona musi mieć swoje miejsce. My to nazywamy tak w języku joginów, że jest to miejsce. Nie mylić oczywiście, tak jak powiedziałem wielokrotnie Państwu, nie mylcie jogi o tym, o czym ja mówię, z hatha jogą, czyli z ćwiczeniami. Bo to są dwa różne, w ogóle bym powiedział, często dwie różne przestrzenie. Śri Jantra nam pomoże, porobi za tron, dlatego nazywam to tronem, na którym zostanie osadzona przeze mnie jantra Jowisza. I zaraz znajdę, czekał na samym względzie, na samym początku. Przywoływanie jantry, przywołujemy ją zawsze dźwiękiem dzwonka, żeby była pełna tego świadomość, żeby usłyszał. Proszę Państwa, te wszystkie dźwięki są tak subtelne, tak głęboko osadzone. Ja właśnie przygotowuję specjalną, zwaną Pancha Deep lampę, która będzie usuwała ciemności ignorancji. Drodzy Państwo, to jest taka specjalna, rytualna lampa, która zostanie przeze mnie osadzona na jantrze i uwolniona ta energia specjalnym rytuałem. Przygotuję jeszcze kilka rzeczy. Moi drodzy, dobrze. I teraz wyczytuję osoby. Ewa 12 lipca, Sylwia 14 maja, Irena 12 kwietnia, Joanna 21 grudnia, Ryszard 15 września. Halina 15 lutego, Adrian 22 marca. Wanda 21 lutego, Halina 7 kwietnia,
52, Urszula 15 lipca 59, Janina 20 marca 56 rok, Teresa 6 sierpnia 51 rok, Karolina 24/8/1990 rok, Leokadia 31 październik 55 rok, Ewa 26 grudnia 83 rok, Tomasz 21 kwietnia 93 rok, Maria 10 sierpnia 52 rok, Natalia 8 luty 2009, Dariusz 28 lipiec 67, Barbara 18 czerwiec 79, Anna 21 stycznia 47, Marian 2 maja 43, Anna 28 stycznia 70, Michał 24 stycznia 76, Romualda 11 kwietnia 49, Dorota 9 grudnia 53, Ludmiła 18 maja 50 rok i Anna 16 listopada 52 rok, Urszula 17 września 47 rok, Maria 11 listopada 28, Dominika 20 listopada 58, Elżbieta 31 marca 47, Anna 26 lipca 45 i następne osoby. Teresa 22 sierpnia 60 rok, Lidia 25 marca 51 rok. I to na razie wszystkie osoby i zachęcam jeszcze, może ktoś będzie chciał się dopisać. A ja już uruchamiam. Moi drodzy, skupiamy się w pełni na rytuale. Postarajmy się wpatrywać w światło tej cudownej lampy rozświetlającej ciemności. A ja zaintonuję mantrę dla Jowisza w celu uwolnienia wszelkiego cierpienia i bólu, uwolnienia z wszelkich niedogodności życiowych, usunięcia wszelkiego rodzaju przeszkód z waszego życia. Niech to światło rozświetla tę jantrę, aby uwalniać dla was pozytywną energię. Om Devata Nam Rishinam Cha Guru Kanaka Sanibam Vaidya Bhutam Trilokasyam Tam Namani Brihaspatim. Om Devata Nam Rishinam Cha Guru Kanaka Sanibam Vaidya Bhutam Trilokasyam Tam Namani Brihaspatim. Devata nam rishinam cha guru kanaka sanimbam vaidya bhutam trilokesham tam nam mani brihaspatim. Devata nam rishinam cha guru kanaka sanimbam vaidya bhutam trilokesham tam nam mani brihaspatim. Om devata nam rishinam cha guru kanaka sanimbam vaidya bhutam trilokesham tam nam mani brihaspatim. Om Devata Nam Rishinam Cha Guru Kanaka Sanimbam Vaidya Bhutam Trilokasyam Tam Namani Brihaspatim. Om Devata Nam Rishinam Cha Guru Kanaka Sanimbam Vaidya Bhutam Trilokasyam Tam Namani Brihaspatim. Om Devata Nam Rishinam Cha Guru Kanaka Sanimbam Vaidya Bhutam Trilokasyam Tam Namani Brihaspatim.
Postarajcie się, moi drodzy, teraz w swoich domkach. Ja będę wysyłać do was światło Jowisza, a wy zróbcie, kochani, ten sam gest, tak jakbyście przeczesywali sobie włosy. Zróbcie to 7 razy. Przeczesywali swoją głowę. Oczyszczamy w ten sposób czakrę Sahasrar, najwyższą czakrę. Potem oczyszczamy czoło 7 razy. Później oczyszczamy gardło 7 razy. Później serce 7 razy. Później splot słoneczny 7 razy. Później pępek 7 razy. Później niżej jeszcze 7 razy. A ja wysyłam do was światełko Jowisz. Oczyszczaj, oddychaj i oczyszczaj swoje ciało. Niechaj ten święty płomień usunie z twojego życia wszelkie przeszkody. W tłumaczeniu ta krótka bidża mantra mówi o tym: ty, który nosisz imię Ojowiszu, ty, który nosisz imię Brihaspati, ty, który znasz trzy czasy, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, ty, który jesteś mędrcem wśród mędrców, pobłogosław mnie i oczyść mnie, uwolnij z wszelkich przeszkód duchowych i materialnych. Pobłogosław mi swoim mądrym i bogatym życiem. Niechaj ten ogień gości zawsze w twoim sercu, w twoim umyśle i w twoim ciele, czyli rozprasza wszelkie ciemności. Ciemnościami są choroby, ciemnościami jest ignorancja duchowa i ciemnością jest również przeszkoda, która przynosi szkodę innym, czyli zazdrość, gniew, nienawiść i wszelkie tego typu pokusy. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca programu, więc ten czas to jest czasem kontemplacji. Dosłownie minutka nam została do końca. Bardzo Państwu dziękuję za ten bardzo piękny, bardzo intensywny program. Zapraszam na następne moje programy. Zapraszam do kontaktu indywidualnego. Będę Was zawsze wspierać. Dziękuję Państwu, dziękuję wydawcy za wspaniałą współpracę. Dlatego, drodzy moi, też również bądźmy w tym trudnym czasie. Bądźmy razem, twórzmy ten krąg duchowy, który będzie nas wzajemnie wspierał. Wszyscy tego potrzebujemy. Ja w szczególności będę zawsze o was myśleć w modlitwie, w kontemplacji, w medytacji. Wyróbcie to zawsze dla mnie. Dziękuję serdecznie. Mi zdrowienia, Zbyszko Patyk. Dobrej nocy życzę.